Dziękujemy bardzo, że pan profesor przyszedł i w tej sytuacji myślę, że możemy już zacząć. Nie, możemy jeszcze, ja się połączyłem specjalnie wcześniej troszeczkę, żeby, wiecie, nie było takiej nerwowości związanej z tym, że do ostatniej chwili się czeka. Jeszcze mamy 3 minuty, więc ja myślę, że ja bym jeszcze chwileczkę poczekał, bo oczywiście. Może jeszcze ktoś się dołączy. Czy tak, czy nie? Tak, oczywiście możemy zaczekać do 17. To poczekajmy jeszcze chwilkę i wtedy zaczniemy. Rozumiem, że wszystko słychać i widać, tak? Tak, nie ma żadnych problemów. Dobrze. Dobrze, to proszę jeszcze 2 słowa tylko powiedzieć o przedsięwzięciu całym, które organizujecie. Oczywiście tutaj my uczniowie drugiego liceum w Poznaniu. Ja, Julia Żakowska, Paweł Smyczyński oraz Ewa Mielnik, która jeszcze jest nieobecna, postanowiliśmy założyć stowarzyszenie o nazwie Young Europe Association i mamy tutaj, naszym głównym celem jest po pierwsze integracja młodzieży w Europie, ponieważ współpraca jest bazą do wszelkich dalszych przedsięwzięć i w ramach tej integracji europejskiej dalsza wspólna obrona ważnych dla nas wartości. Na ten moment są to praworządność, edukacja oraz relacje międzyludzkie, promowanie relacji, dialogu i tutaj właśnie nasz pierwszy wykład związany z działaniem w ramach Departamentu Praworządności. A dalsze plany jakie są? Co chcecie robić jeszcze? Chcecie więcej takich spotkań organizować? Tak, bardzo nam zależy właśnie na edukacji prawnej, ponieważ jest to pierwszy krok w celu podnoszenia świadomości prawnej wśród młodych ludzi, więc to są takie pierwsze działania i mamy kilka spotkań zaplanowanych i zobaczymy, jak to się będzie zapytać. No to słuchajcie, gratuluję pomysłu. To są bardzo cenne inicjatywy i dobrze, że po pierwsze, że jest taka potrzeba, a po drugie, że jest taki pomysł. Wydaje mi się, że to jest świetna rzecz i bardzo się cieszę, że mogę też wziąć w tym udział. Bardzo dziękujemy. To dla nas wielki zaszczyt, że pan profesor przyjął to zaproszenie na dzisiejszy wykład. Julio, czy ty to nagrywasz? Tak, cały wykład jest nagrywany, potem będzie możliwość obejrzenia ponownie na naszym Facebooku oraz na stronie internetowej. I na stronie też będziemy widoczni? Tak, będzie. Ale później. Tak, w późniejszym okresie, na ten moment nie udało nam się jeszcze technicznie zorganizować live'a. A w związku z tym, że jest już godzina 17, to wierzę, że możemy zaczynać. Chciałabym wszystkich Państwa powitać na dzisiejszym wykładzie i bardzo podziękować panu profesorowi Marcinowi Matczakowi, wybitnemu specjaliście w kwestii teorii prawa oraz współczesnemu autorytetowi w walce o praworządność za przyjęcie naszego zaproszenia. Jest to dla nas wielki zaszczyt. Witam również panią profesor Renatę Wanicką-Ćwiek, dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego w Poznaniu oraz wszystkich tutaj zgromadzonych. Dzisiejszy wykład jest pod kilkoma względami wyjątkowy. Jest to wykład inaugurujący działalność naszego stowarzyszenia Young Europe Association oraz jest to ważny krok w walce młodych ludzi o obronę praworządności. Praworządność może mieć kilka twarzy. Praworządność jest obowiązkiem każdego obywatela. Praworządnością można manipulować i kto stoi na jej straży. Oddaję głos panu profesorowi. Dziękuję bardzo, dziękuję za to zaproszenie i za inicjatywę, o której już chwilkę rozmawialiśmy. Jest dla mnie zawsze jakoś takie poruszające to, jeżeli młodzi ludzie dostrzegają te wartości, które, no, które są ważne dla mnie, które są ważne dla wszystkich nas. Natomiast wcale one nie są oczywiste. Świat jest pełen różnych wartości, w związku z tym można wybrać inne do obrony czy do tego, żeby je promować. To przedsięwzięcie i ten wykład i ta tematyka wydaje mi się pokazuje, że takie przekonanie, które nieraz jest widoczne u starszego pokolenia, że takie właśnie wartości jak praworządność, jak wolność, jak inne prawa i wartości konstytucyjne, że one nie są że one są ważne tylko dla części społeczeństwa, takie przekonanie jest nieprawdziwe i bardzo się cieszę, że i wy dochodzicie, jak sądzę, do takiego wniosku. A moją rolą dzisiaj, tak ją rozumiem, jest pokazanie, dlaczego te wartości są istotne i dlaczego rzeczywiście warto podejmować wysiłki, żeby je bronić, zwłaszcza wtedy, kiedy są zagrożone. I proponuję, żebyśmy zrobili to w taki sposób, że ja oczywiście przedstawię no coś, co można by było nazwać wykładem, w tym sensie, że będzie to monolog przez jakiś czas, to znaczy opowiem wam o moim rozumieniu praworządności, o tym, dlaczego to jest ważne.
Natomiast proponuję, żebyśmy po jakimś czasie nie bardzo długim przeszli na dialog, to znaczy, żebyście podzielili się swoimi przemyśleniami dotyczącymi tych zagadnień, żebyście może zadali pytania, jeżeli coś z tego, co będę mówił, was zainteresuje specjalnie i chcielibyście, żeby to pogłębić, albo po prostu coś będzie niejasne i będziecie chcieli o to dopytać. Więc proponuję, żeby ta pierwsza część rzeczywiście była wykładowa, ale później przejdziemy do takiej sesji pytań i odpowiedzi, w której też bardzo chętnie wezmę udział. Wiecie, jeżeli chodzi o kwestię praworządności, to z nią jest jeden problem. Mianowicie to jest wartość abstrakcyjna. W tym sensie abstrakcyjna, że to nie jest rzecz, którą spotyka się wtedy, kiedy człowiek wychodzi z domu, idzie chodnikiem, wchodzi do sklepu, wtedy, kiedy robi obiad, albo je obiad, albo idzie wieczorem pobiegać. Są takie wartości, które spotyka się w takich normalnych, codziennych interakcjach. Na przykład solidność czy rzetelność działania instytucji państwowych, to jest wartość konstytucyjna. Widzicie to, jeżeli wychodzicie z domu i jest wasz chodnik jest równy, prosty i jest posprzątany, jeżeli jest dobrze oświetlone przejście dla pieszych, to znaczy, że wasze władze samorządowe dobrze działają. To widać, to jest bardziej konkretne. Z praworządnością problem polega na tym, że właśnie jej tak na co dzień nie widać. I wtedy, kiedy jest atakowana, to przez jakiś czas może się wydawać, że właściwie nic złego się nie dzieje. Ja zawsze mówię, że trochę z praworządnością jest tak jak ze zdrowiem. Nie w tym znaczeniu, że wtedy tylko się dowiemy, ile ono znaczy, kiedy je stracimy, chociaż też. Ale w tym sensie, że jeżeli popatrzycie na bardzo popularne ostatnio ruchy antyszczepionkowe, to jeżeli sobie wyobrazicie, że na przykład w państwie władzę przejęłaby taka partia antyszczepionkowców, która zaatakowałaby nasze zdrowie w pewnym sensie tym, że zniosłaby szczepienia, to przez jakiś czas nic by się pozornie nie działo. Trochę tak jak na Titaniku. Titanik uderzył w górę, ale jeszcze płynął przez jakiś czas. Orkiestra grała, ludzie się bawili. Jedynie specjaliści, jedynie konstruktor Titanika widział, że jest bardzo źle, że on zatonie, dlatego że ten cios, który on przyjął, był po prostu zbyt mocny. Podobnie lekarze, widząc społeczeństwo, które przestaje się szczepić, wiedzą, że ono daleko nie zajedzie, dlatego że takie są prawa nami rządzące, że jeszcze przez jakiś czas będziemy mieli tę odporność, a po jakimś czasie choroby powrócą, te choroby, które cud nauki wyeliminował. I z praworządnością jest trochę tak jak z tym Titanikiem i z praworządnością jest trochę tak jak z tymi szczepionkami. Jak się rozmontowuje praworządność, zaraz powiemy, co to w ogóle znaczy, ale mówię na razie o jej abstrakcyjnym charakterze, to jeszcze przez jakiś czas nic niby się nie dzieje. Wydaje się, że wszystko funkcjonuje normalnie. Ale specjaliści, czyli prawnicy już wiedzą, że sprawy zmierzają w bardzo złym kierunku. Kiedy zaczęło się w Polsce jakieś 6 lat temu coś, co nazywamy kryzysem konstytucyjnym, kiedy zaczęło się łamanie konstytucji, to ludzie trochę się śmiali z tego. Niektórzy ludzie się z tego śmiali. Ja na przykład dostawałem takie wiadomości, czy nie mogę spać, bo w Polsce jest łamana konstytucja, albo czy nie rozumiem tego, że ludzie nie włożą konstytucji do garnka, żeby zrobić zupę dla swoich dzieci, ani nie kupią za nią sobie chleba, że Trybunał Konstytucyjny, który był pierwszym organem, który został zaatakowany, że to nie jest nic ważnego dla ludzi, którym trudno związać koniec z końcem. I wtedy ja rozumiałem, że rzeczywiście tak może być. Natomiast odpowiadając na te pytanie, kiedyś w czasie takiego wystąpienia przed Pałacem Prezydenckim, powiedziałem, że każde złamanie konstytucji jest ostatecznie złamaniem człowieka. Że to, co jest abstrakcyjne, jakoś gdzieś tam się przekłada na samym końcu, po długim czasie, na jakieś zło, które dzieje się konkretnemu człowiekowi. No tak jest w przypadku szczepionek. Jeżeli się nie będziemy szczepić, ktoś zachoruje i ktoś umrze. Tak jest w przypadku praworządności. Jeżeli nie będziemy jej mieli tej wartości, która jest pewnym płaszczem takim chroniącym obywateli przed nadużyciem państwa, władzy, to w końcu ta władza do nas przyjdzie i w końcu ta władza wejdzie do naszego życia, mimo że trochę czasu może upłynąć. Ja myślę, że w Polsce w szczególności, zwłaszcza młodzi ludzie, doświadczyli tej sytuacji dopiero po tej decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Bez względu na to, jaki jest nasz stosunek do samego zagadnienia, które jest oczywiście bardzo złożone, wydaje mi się, że to był ten moment, kiedy po 6 latach nagle okazało się, że te abstrakcyjne kwestie nagle wchodzą w życie człowieka i o czymś tam decydują, w życie konkretnych ludzi, coś w tym życiu zmieniają. I chyba w tym momencie, tak sądzę, ludzie zauważyli, że
rzeczywiście to, co abstrakcyjne, gdzieś tam na końcu staje się konkretne. Jest takie powiedzenie, które bardzo lubię, które mówi, że z prawami konstytucyjnymi i z praworządnością jest trochę tak jak z prawami fizyki. To znaczy nie przejmujemy się nimi, dopóki nie uderzymy w drzewo. Dopiero jak uderzymy w drzewo, to rozumiemy, jak bardzo niebezpieczna jest ta sytuacja właśnie z tego powodu, że wtedy prawa fizyki, potężne prawa fizyki działają na nasze ciało i mogą zniszczyć nasze ciało. Podobnie jest z praworządnością. Kiedy ona zostaje rozmontowana, ta abstrakcyjna wartość, no to gdzieś tam na samym końcu pojawia się jakieś ludzkie nieszczęście, pojawia się ludzkie zło. Ale czym ona tak naprawdę jest? Oczywiście, kiedy mówimy o praworządności, to pewnie wam się ona kojarzy z jakimiś takimi dosyć znowu abstrakcyjnymi rzeczami. Państwem, konstytucją, instytucjami, sądami, trybunałem. Ja lubię myśleć o praworządności w taki sposób, w jaki myśli o tym Martin Kryger. To jest profesor prawa na uniwersytecie, jednym z uniwersytetów australijskich, który jest Polakiem, który tam wyemigrował bardzo, bardzo dawno temu. Jest jednym z najbardziej znanych na świecie znawców praworządności. I Martin mówi, że praworządność to jest tak naprawdę ochrona przed arbitralnością. Jest to ochrona przed arbitralnością, czyli przed czym? Jest to ochrona przed czyimś widzimisię, tak? Przed kaprysem, przed taką nieograniczoną wolą człowieka, jakiegoś innego człowieka, który ma nad nami władzę, wolą, która może być wolą człowieka złego, szalonego nieraz, nieraz może być wolą sadysty nawet. Żeby zrozumieć, na czym to polega, że praworządność jest ochroną przed arbitralnością, przypomnijcie sobie historycznie postacie takich cesarzy rzymskich, na przykład Kaliguli, prawda, który jest znany właśnie z tego, że prawdopodobnie był osobą szaloną, no ale miał pełnię władzy. I to byli ludzie, którzy jednym rozkazem mogli skazać kogoś na śmierć. Jest znana historia Kaliguli, który podobno chciał mianować konsulem swojego konia, którego bardzo kochał. To także jest przykład takiej arbitralnej władzy. Jeżeli masz władzę pełną, no to możesz zrobić wszystko. I jest też takie powiedzenie Lorda Actona, które mówi, że każda władza psuje człowieka, demoralizuje człowieka, ale władza absolutna demoralizuje absolutnie. Jeżeli wiesz, że możesz z ludźmi zrobić wszystko, no to wtedy jest pokusa, żeby rzeczywiście to zrobić, bo jesteś tylko człowiekiem, jesteś zdenerwowany albo kogoś nie lubisz i w związku z tym masz taką pokusę, żeby mu pokazać. I wiemy historycznie, że każda władza ma taką pokusę, a im jest ona większa, tym większą ma pokusę, żeby postawić na swoim. I to, wiecie, to nie zawsze musi być związane z tym, że ludzie są źli albo właśnie są szaleni, na przykład tak jak Kaligula. To może być związane z tym, że każdy z nas ma bardzo mocne przekonanie, że jest dobrym człowiekiem. Co więcej, każdy z nas ma mocne przekonanie, że wie, co jest dobre, a także, że wie, co jest dobre dla innych. Czyli każdy z nas ma jakąś wizję rzeczywistości, którą chciałby, żeby była realizowana. I jak macie władzę, no to macie dużą pokusę, żeby innym narzucić tę wizję rzeczywistości. Na przykład, jak jesteście ateistami, no to może będziecie chcieli, żeby wszyscy byli ateistami. Ale jak jesteście ortodoksyjnym katolikiem, to może będziecie chcieli, żeby wszyscy byli ortodoksyjnymi katolikami. Jeżeli jesteście lewicowi, może będziecie chcieli, żeby wszyscy byli lewicowi i dokładnie tak samo, jeżeli jesteście prawicowi. Chodzi o to, że ludzie są różni. Mają różne myśli na temat świata, mają różne poglądy i pomysł praworządności polega na tym, żeby dało się razem ze sobą żyć, ludziom, którzy są inni, różni i żeby nikt nie miał takiego narzędzia, które właśnie pozwoli mu wszystkich zmusić do tego, żeby byli tacy sami. I to jest tak naprawdę istota praworządności. Te wszystkie konstrukcje, tam trybunały, sądy, podział władz, one są wszystkie dokładnie po to, żeby władza nie była arbitralna. I oczywiście, kiedy ja mówię władza arbitralna, no to pewne skutki tej arbitralności mogą być, myślę, dla was nieraz może nie trudne do wyobrażenia, no bo co to na przykład znaczy, że władza jest arbitralna w zakresie podatków albo w zakresie przepisów dotyczących prawa pracy? No to mogą być kwestie, o których myślicie sobie jako o kwestiach odległych, ale pomyślcie sobie na przykład o sytuacji waszej szkoły. I tutaj daję to oczywiście wyłącznie jako abstrakcyjny przykład, bo zapewne wasza szkoła jest w pełni praworządna i nie ma w niej arbitralności, ale wyobraźcie sobie taką bardzo złą szkołę, w której jest bardzo zły dyrektor, który właśnie trochę zachowuje się jak taki Kaligula, prawda? Albo zachowuje się jak ktoś po prostu, kto chce narzucić swoje zdanie. Na czym polegałaby arbitralność? No, arbitralność mogłaby polegać na tym, że ktoś na przykład zapowiada wam, że macie nauczyć się na następny sprawdzian z książki pod tytułem X, a następnie na moment przed tym
sprawdzianem zmieniają na książkę pod tytułem Y, bo tak mu się podoba. Czyli ja, na przykład, ja ucząc na uniwersytecie muszę moim studentom przedstawić przed rozpoczęciem zajęć tak zwany sylabus, czyli to, czego będę od nich wymagał, przedstawić teksty, które oni muszą przeczytać. I mógłbym mieć taką pokusę, żeby w połowie semestru albo pod koniec tego semestru powiedzieć, a nie, zmieniłem zdanie. Jednak będą to inne artykuły, to będą inne teksty, inne książki. No oczywiście wtedy każdy z was powiedziałby, to jest nie fair. No oczywiście, że jest nie fair, bo to jest arbitralne. Ale dlaczego to jest nie fair? No bo ktoś włożył jakąś pracę, poświęcił swój czas, umówił się ze mną w jakiś sposób, tak samo jak by umówił się na przykład z dyrektorem czy z nauczycielem w szkole, a później to zostało nagle zmienione. Więc ten czas został zmarnowany, został ten uczeń postawiony w gorszej sytuacji. Dokładnie tak samo się dzieje, kiedy władza jest arbitralna, tylko to ma jeszcze poważniejsze skutki, bo ktoś na przykład inwestuje swoje pieniądze w jakieś przedsięwzięcie, a nagle władza zmienia warunki gry dotyczące takiej inwestycji i ktoś traci te pieniądze. Na przykład ktoś jest zaangażowany w jakieś przedsięwzięcie, podpisuje umowy, poświęca bardzo dużo czasu, oblicza sobie to, ile pieniędzy na to potrzebuje, ile może zyskać, a to nagle ktoś bardzo nagle zmienia prawo podatkowe i okazuje się, że musi więcej zapłacić państwu. I jego firma bankrutuje, i wali się jego życie. Ale są oczywiście jeszcze inne kwestie. Wiemy o tym, bo po to jest prawo, żeby nam mówiło, co nam wolno, a czego nam nie wolno. Prawo powinno być zawsze regulować nasze zachowanie na przyszłość, nie powinno być, jak ktoś mówi, retroaktywne. No ale właśnie retroaktywność byłaby arbitralnością, prawda? Żyjemy sobie teraz i wiemy o tym, że na przykład płacimy podatki w wysokości 19%, no i nagle ktoś arbitralnie powiedziałby, słuchajcie, ale wyście za mało płacili przez te ostatnie lata, musicie dopłacić, tak? Bo tak mi się podoba. To zachowanie jest na przykład, nie wiem, takie zachowanie cechuje szefa mafii, który właśnie może być arbitralny, bo jego praworządność nie obowiązuje. I jeżeli zbiera haracz, to w pewnym momencie może przyjść i powiedzieć, za mało od was wziąłem, chcę więcej. No i ponieważ ma siłę nieograniczoną, bo może was zastrzelić, no to właśnie jest arbitralny. No niestety władza nieraz taka jest, więc te wszystkie rozważania, o których ja tutaj mówię, są właśnie po to, żeby ona nie była arbitralna, żeby nie mogła wam narzucić czegoś, co do czego się z wami nie umówiła. No ale teraz skąd wiemy, co do czego się umówiła? No bo zawarliśmy umowę w pewnym sensie. Taką umową jest konstytucja. Konstytucja jest umową, która mówi, co władzy wolno, a czego władzy nie wolno. Jest ona, ma ona taki sens, że pewne rzeczy nam gwarantuje i wiemy, czego możemy się spodziewać. Dlatego jeżeli ktoś łamie konstytucję, czyli łamie zobowiązanie wobec obywateli, no to oczywiście, jak powiedziałem, na pierwszy rzut oka może się to wydawać abstrakcyjne. No ale po coś to robi, tak? Jeżeli łamie zobowiązanie, to znaczy, że trochę zdradza, można powiedzieć, nas wspólnie w tej relacji. A więc nie jest już godny zaufania, bo jeżeli złamał, no to jeżeli złamał jedno postanowienie, dlaczego nie może złamać drugiego, trzeciego i czwartego? A pamiętajcie, że każde to złamanie, jak powiedziałem, może skończyć się złamaniem człowieka, bo jest tak naprawdę drogą do arbitralności. Do tego, żebym ja, jako władca, mógł zrobić wszystko. I my się oczywiście najbardziej o tym przekonaliśmy, jako ludzkość tak naprawdę, podczas II wojny światowej. Znaczy wzrost i rozwój totalitaryzmu, w szczególności nazizmu, ale oczywiście także komunizmu, ale nazizm był takim największym ciosem w tym sensie, że on jakby pojawił się, bardzo szybko się rozwinął i spowodował ogromne, absolutnie ogromne tragedie i zniszczenia. Po II wojnie światowej, kiedy akurat z nazizmem sobie poradziliśmy, no, III Rzesza upadła, komunizm trwał, ale z nazizmem sobie poradziliśmy, to spowodowało bardzo daleko idącą naukę. Znaczy, co tak naprawdę zdarzyło się tam w sensie prawnym, w sensie praworządności? Otóż w III Rzeszy zdarzyła się paradoksalnie bardzo prosta, chociaż tragiczna w skutkach rzecz. Pewna większość wyizolowała i zabiła mniejszość. Dlaczego? Dlatego, że mogła. Dlatego, że miała po prostu nieograniczoną władzę. Nie była niczym związana. Nie była niczym ograniczona. I dlatego to zrobiła. Zachowała się tak, jak się zachowuje szef mafii albo bandyta, który ma władzę absolutną. I my po II wojnie światowej, mówię my jako prawnicy, jako ludzie, którzy zastanawiają się nad tym, jak państwo powinno być zbudowane, no zrozumieliśmy, że sama demokracja jako rząd większości jest niewystarczający, żeby nas uchronić przed powtórzeniem tego zdarzenia, tego tragicznego w skutkach zdarzenia. Dlaczego? Bo gdybyście mieli społeczeństwo kanibali, no to 51% mogłoby przedyskutować, że zje pozostałe 49%. No to jest jasne, że tak być nie może. Więc oprócz samej mechaniki demokracji, czyli podejmowania decyzji większością, musieliśmy wprowadzić pewne dodatkowe obostrzenia, żeby ta większość nie mogła wszystkiego zrobić.
żeby ta większość nie mogła wszystkiego zrobić. I wtedy właśnie po II wojnie światowej, w Europie w szczególności, wzmocniono konstytucję, wprowadzono dodatkowe takie bezpieczniki, które się nazywa po angielsku checks and balances, czyli takie narzędzia kontroli i balansowania, właśnie po to, żeby jeden człowiek albo wąska grupa ludzi, która akurat uzyskała władzę, nie mogła zrobić wszystkiego, bo mieliśmy bardzo złe doświadczenie. Jednym z podstawowych elementów, który został wprowadzony wtedy, wzmocniony, a w Polsce wprowadzony po roku 89, no z oczywistych powodów Polska nie była całkowicie niezależnym, wolnym państwem do roku 89, było wprowadzenie sądu konstytucyjnego, u nas nazywanego Trybunałem Konstytucyjnym. To jest jedna z najsilniejszych bestii w współczesnym państwie. Sąd konstytucyjny to jest taki sąd, który ma właściwie prawa prawodawcy, mimo że nie jest powoływany demokratycznie. Więc daliśmy takiego gracza, który siedzi po drugiej stronie, naprzeciw parlamentu, i ten sąd może powiedzieć parlamentowi, że parlament nie może wszystkiego zrobić. Jedna z najbardziej wpływowych teorii, która tłumaczy, po co jest Trybunał Konstytucyjny, mówi, że Trybunał Konstytucyjny reprezentuje mniejszość, która nie jest akurat reprezentowana przez parlament. Czyli jeżeli w parlamencie rządzą ateiści, to Trybunał Konstytucyjny reprezentuje katolików. Jeżeli w parlamencie rządzą katolicy, to Trybunał Konstytucyjny reprezentuje ateistów. Jeżeli rządzi lewica, Trybunał ma na celu obronić tych, którzy mogą, na którym można narzucać pewną wizję świata siłą, i odwrotnie. Na tym polega jego apolityczność, że on nie jest po to, żeby bronić pewnej wizji konkretnej, tylko żeby bronić konstytucji. Ja o tym już mówiłem kilka razy, ale to jest świetna metafora Johna Alstera, którą chcę tutaj przytoczyć, żeby uświadomić, żeby pokazać właśnie na zasadzie metafory, jak działa w ogóle idea sądu konstytucyjnego. Alster mówi, że sąd konstytucyjny, jego relacja do parlamentu i w ogóle ta sprawa równoważenia władzy parlamentu i większości, najlepiej ją można wyjaśnić, odwołując się do metafory i do mitu Odyseusza, który płynie obok wyspy Syren. I bardzo chcę posłuchać tego, jak one śpiewają. Ale wie, bo jest mądrym człowiekiem, że marynarze, którzy słuchają syren, tracą zmysły, rzucają się w morze, płyną na tą wyspę, a potem są tam pożerani przez syrenę, a jednocześnie statek rozbija się o skałę. Jak wiecie z tej historii, wpada Odyseusz na pomysł, żeby przywiązać siebie do masztu, każe się swoim ludziom przywiązać siebie do masztu, im każe sobie zatkać uszy woskiem i mówi im, nawet jeżeli będę krzyczał, że macie mnie uwolnić, to nie róbcie tego, tylko przepłyńcie i dbajcie o to, żeby okręt był bezpieczny. Dlaczego ta metafora pokazuje tę całą sytuację związaną z praworządnością i z równoważeniem władzy? Alster mówi tak. Odyseusz jako kapitan jest symbolem władzy, suwerena, większości. On rządzi na okręcie, prawda? Jest kapitanem. On w sytuacji, w której jest racjonalny, czyli wtedy, kiedy nie jest właśnie szalony, nie realizuje jakichś pokus populistycznych i tak dalej, mówi, chce się ograniczyć. Obwija się tą liną, która symbolizuje konstytucję właśnie. Konstytucja jest ograniczeniem dla władzy, żeby nie mogła pewnych rzeczy zrobić, zwłaszcza rzeczy złych i szalonych. Ci marynarze, którzy mają nie słuchać tego krzyku Odyseusza, czyli nakazów władzy, mają być obojętni, to są sędziowie Sądu Konstytucyjnego czy Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego oni mają być niezależni? No bo jeżeli oni mu ulegną, no to wszystko się rozwali. Jeżeli oni go rozwiążą, to on wskoczy na główkę do tego morza, prawda? Ten okręt się rozbije na skałach i wszyscy zginą. A okręt jest symbolem państwa. Tak? Czy społeczeństwa. To jest coś, co my mamy dowieść bezpiecznie do celu i czym wszyscy podróżujemy. Dlaczego ci marynarze mają mieć zatkane uszy? No bo te zatkane uszy symbolizują ich niezawisłość. Oni mają lekceważyć to, co ta władza im mówi, mają być tylko i wyłącznie posłuszni temu pierwszemu założeniu, że władza jest ograniczona i oni nie mają tego ograniczenia z niej ściągać. Co symbolizują syreny? Symbolizują syreny pewne właśnie pokusy, które się pojawiają nieraz w państwie demokratycznym, kiedy na przykład władza jest bardzo mocno przekonana, że ma pewną wizję, która jest najlepsza dla kraju. I przemocą nieraz chce ją realizować. No, pewnie Hitler miał takie przekonanie, że zdobycie przestrzeni życiowej dla Niemców jest właściwym rozwiązaniem i pociągnął cały kraj do wojny. No ale właśnie na tym polega problem, że nieraz ten pomysł może być szalony. Tak? I potrzeba kogoś, kto będzie przeciwwagą i kto będzie pilnował, ażeby ta władza po prostu głupich rzeczy nie robiła. I teraz na czym polega kryzys praworządności? Dlaczego w Polsce
kryzys praworządności rozpoczął się od tego, ażeby zneutralizować Trybunał Konstytucyjny, no bo władza nie chciała być tą liną związana. Nie chciała już być tą liną związana, miała swój pomysł i zażądała, żeby ją rozwiązać. No ale żeby to zrobić, no to musiała w jakiś sposób sobie poradzić z tymi marynarzami i dlatego w pewnym sensie najpierw próbowała zneutralizować samo działanie Sądu Konstytucyjnego, później dokonała zmian w jego składzie i obecnie, myślę, można jasno powiedzieć, że w Polsce Sąd Konstytucyjny nie pełni niestety już tej funkcji, którą powinien pełnić. Nie jest przeciwwagą, nie jest recenzentem działania władzy, tylko jest jej posłuszny i tak naprawdę decyduje dokładnie tak samo jak ta władza. I to jest duży problem, no bo ten Odyseusz krzyczy, rozwiążcie mnie, a oni biegną, mówią, oczywiście proszę pana, tutaj proszę czerwony dywan, proszę skakać na główkę. To można tak rozumieć. Więc pozwalają dokonać pewnych działań, które z punktu widzenia tej wcześniejszej umowy są nieuzasadnione. I teraz w tym działaniu tego Trybunału Konstytucyjnego widać pewną zasadę, która przenika całe nasze prawo. To, że nie podejmujemy decyzji indywidualnie, dlatego że wiemy i z psychologii, i z ekonomii, i z innych dziedzin, że każdy z nas ma ograniczone doświadczenie życiowe. Każdy z nas ma coś takiego, co się nazywa ograniczoną racjonalnością. Nikt nie jest alfą i omegą i zawsze, już wiemy, mówię o tym stare przysłowie, co dwie głowy, to nie jedna. Prawda? Więc to samo próbujemy wprowadzić w państwie. Nie chcemy, żeby parlament sam decydował. Niech tam będzie deliberacja między partią rządzącą a opozycją, a później jeszcze niech będzie dyskusja z Sądem Konstytucyjnym. Czy Sąd Konstytucyjny uważa, że pewne rozwiązania są sensowne? Wiemy z doświadczenia, że jeżeli są długo dyskutowane rozwiązania, dociera się je w jakiś sposób, one mają być szanse lepszymi rozwiązaniami, dlatego że więcej osób jest zaangażowanych w podejmowaniu decyzji. Natomiast jeżeli ktoś sam podejmuje decyzję i nikogo do nich nie dopuszcza, to jest większe prawdopodobieństwo, że popełni błąd. Wiedzą to na przykład ludzie, którzy zarządzają wielkimi firmami. Teoria zarządzania pokazuje w biznesie, że jeżeli szef wielkiej firmy jest autorytarny, jeżeli nie znosi krytyki, jeżeli otacza się klakierami, to ta firma bardzo szybko pójdzie na dno. Przegra po prostu z rynkiem, dlatego że on nie jest w stanie, nawet gdyby był najgenialniejszy, przewidzieć wszystkich problemów, zarządzić wszystkimi kwestiami. Albo przynajmniej, jeżeli otoczy się klakierami, no to wtedy nigdy nie dostanie informacji zwrotnej, że coś robi źle, bo wszyscy będą mówili brawo. O to samo chodzi na szczytach władzy. Chodzi o to, żeby nie było tak, że sędziowie biją brawo władzy, która jest zadowolona z tego, że jest taka fantastyczna, a okręt płynie na skały. Krytycyzm jest jedną z podstawowych cech dobrze działającej instytucji, czy to jest firma, czy to jest państwo. Więc podobną sytuację macie w procesie karnym, w ogóle w jakimkolwiek innym procesie, ale w procesie karnym to jest też bardzo ważne. Macie dwie strony, obrońcę i oskarżyciela, a sędzia siedzi po środku i jakby trochę to wygląda tak, jakby dwie półkule jego mózgu mu podawały różne argumenty. Tak jak nieraz w takich komiksowych obrazkach jest diabełek i aniołek na ramieniu i one z dwóch stron mówią. Ale dzięki temu, że mamy argumenty za i przeciw, czyli prokurator mówi jest winny, bo i tu wymienia dowody, a obrońca mówi nie, jest niewinny, bo i tu wymienia dowody, no to wtedy ten sędzia jest w stanie szybciej dojść do prawidłowej decyzji, dlatego że widzi argumenty za i przeciw i znowu to balansowanie tutaj jest widoczne. I tak jak w procesie karnym bardzo często, kiedy nie ma obrońcy, i wiemy to znowu z historii, wiemy to z historii procesów czarownic w Salem, tak, gdzie skazywano niewinne kobiety i mężczyzn także, bo też czarowników skazywano, między innymi dlatego, że ten proces był organizowany tak, że nie było obrońcy, a wszyscy byli przekonani, że ci ludzie są winni, bo dwie dziewczynki w nocy się obudziły i powiedziały, że pani ta, co mieszka pod lasem, tu do nas przychodzi i nas dręczy. I nagle irracjonalność kompletna po prostu doprowadziła do tego, że kilkadziesiąt osób zostało zabitych tak naprawdę, bo już wiadomo, że żadnych czarów tam nie było. Więc jeżeli odejmie się tego obrońcę i są argumenty tylko z jednej strony, nie da się podjąć dobrej decyzji. Tak samo na poziomie państwa, jeżeli tylko robi wszystko parlament, który uważa, że wie najlepiej, jak robić, a druga strona, czyli ten sąd konstytucyjny, nie ma tej siły, którą powinien mieć, nie jest niezależny, no to wszystko się rozsypuje. Po prostu działamy tylko tak, jak chce jedna strona, nie ma wymiany zdań, nie ma deliberacji, nie ma dyskusji. I teraz mówię to wszystko po to, żeby też jeszcze jedną rzecz wam uświadomić, mianowicie idea praworządności, idea
różnicy zdań, różnicy deliberacji, w ogóle różnorodności ludzi w społeczeństwie, to jest taka idea, której powinniśmy się uczyć naprawdę od dziecka. Ja bardzo często na takich spotkaniach, które odbywam, podobnych do tego, kiedy rozmawiam, zwłaszcza z rodzicami, z dziadkami, oni właśnie pytają mnie, co zrobić, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, do kryzysów, żeby praworządność była lepiej chroniona. Ja wtedy ich pytam, a czy w waszym domu obowiązują zasady praworządności? Czy w waszym domu obowiązuje podział władz, czy jest absolutyzm? Tak? Czy przychodzi jeden z rodziców, uderza pięścią w stół i mówi, dzieci i ryby głosu nie mają. Tutaj ja z nikim nie będę dyskutował. Postanawiam, że ma być tak i tak działamy. No jeżeli tak jest, jeżeli nie dopuszcza się do głosu drugiej strony, nie wysłuchuje się argumentów, nie próbuje się podjąć decyzji, która jest decyzją właśnie taką wyprodukowaną w deliberacji, w dyskusji, no trochę nie ma się co dziwić, że później jak na poziomie państwa tak jest, że przychodzi właśnie przywódca silny, szeryf, który mówi, tak ma być, to wszyscy mówią, tak zawsze było. Zawsze był ktoś, kto przychodził i mówi, jak ma być i z nikim nie gadał. Chodzi o to, żeby nasze rodziny nie były rodzinami takimi opartymi na właśnie absolutnym rządzeniu, na władzy absolutnej, żeby były rodzinami demokratycznymi, żebyśmy sami siebie uczyli tego, że jeżeli ktoś kwestionuje, to nie można go ganić, tylko trzeba go pochwalić. To jest dobry kandydat na przyszłego sędziego Sądu Konstytucyjnego, bo właśnie tam potrzeba odważnych ludzi, którzy się nie boją, tylko powiedzą, panie władzo, robi pan źle, tak? Tak nie można, konstytucja na to nie pozwala. Sędzia musi być odważnym człowiekiem. W ogóle każdy, kto chce być w państwie, odgrywać jakąś rolę, musi być odważnym człowiekiem. Musi się odważyć stanąć w obronie tego, co uważa za właściwe i w tym starciu zdań rodzi się jakaś sensowność. Zwróćcie uwagę, to jest bardzo ciekawe, że bardzo często władza, która nie lubi praworządności, czyli nie lubi krytyki, atakuje wolne media. No bo co robią wolne media? No wolne media krytykują, one nie są po to, żeby chwalić, tylko po to, żeby wykazywać. A tutaj ktoś wziął łapówkę, a tutaj zachował się niewłaściwie, a tu jechał po pijanemu. W czasie PRL-u w Polsce, kiedy nawet zdarzał się poważny wypadek, w którym ginęli ludzie, nikt się o tym nie dowiadywał. Nie wolno było pisać, bo byliśmy krajem, który miał być idealny, a w idealnym kraju nie zdarzają się wypadki. Zdarzały się nieraz tragedie. Poważne karambole, gdzie ginęło wiele osób, nikt o tym nie pisał, bo była cenzura. Cenzura łączy się właśnie z autorytaryzmem i jest przeciwna i demokracji, ale przede wszystkim praworządności, no bo jak cenzurujesz, to uciszasz. No właśnie mówisz trochę tak, nie macie głosu, dzieci i ryby głosu nie macie, ni się nie wypowiadać, nie wolno pisać o tym, nie wolno pisać o tym, nie wolno obrażać tego, nie wolno obrażać tego. I wtedy społeczeństwo traci ten ważny element, jakim jest właśnie wymiana zdań, dyskusja. Jedni mówią, że dobrze jest tak, drudzy mówią, że dobrze jest tak, trochę jak w procesie, tak? I dzięki temu można podjąć sensowną decyzję. Jeżeli natomiast jest tylko jeden głos, tak? No to wtedy mamy problem, dlatego że oczywiście może zdarzyć się tak, że to jest akurat ktoś wybitnie mądry i przez jakiś czas będzie podejmował dobre decyzje, ale świat się zmienia, trzeba reagować na zmiany. I wszystko wskazuje na to, że te kraje, które pozbyły się praworządności i na przykład tam, gdzie są przywódcy rządzący 40-50 lat, one upadają po prostu, dlatego że nie są w stanie poradzić sobie z rzeczywistością, bo nawet najmądrzejszy, najbardziej charyzmatyczny człowiek nie jest tak mądry, żeby przewidzieć wszystkie problemy i żeby samemu korygować swoje własne zachowanie. Podsumowując tę część, chciałbym, żebyście myśleli o praworządności nie jako jakiejś strasznie abstrakcyjnej wartości właśnie, której się uczycie tylko na WOS-ie i tam uczycie się tego, jakie instytucje jej bronią, z ilu osób one się składają, jak one głosują. To są wszystko ważne rzeczy, ale one nie oddają sedna tego, czym jest praworządność. Praworządność jest pewnym pomysłem na nasze wspólne życie, na podejmowanie decyzji, tak, żeby dało się różnym ludziom o zróżnicowanych poglądach, o zróżnicowanych preferencjach żyć razem w jednym państwie. Żeby to było możliwe, trzeba mieć taki mechanizm wyboru władzy, a jednocześnie kontrolowania tej władzy, która spowoduje, że tej władzy woda sodowa nie uderzy do głowy. I takim systemem są te wszystkie elementy. Podstawowa zasada naszej konstytucji, czyli artykuł 10, podział i równowaga władz, to jest absolutnie kluczowa zasada. Podział, czyli nie jeden podejmuje decyzję, tylko mamy kilka centrów, które podejmują decyzje, ale też one są zrównoważone. Mają podobną władzę, to znaczy, że to są partnerzy w dyskusji. Nie boją się siebie, mogą się recenzować wzajemnie. No wiecie, to jest tak, jak
nie wiem, no przychodzi właśnie student albo uczeń z wypracowaniem do profesora, no profesor nie może się go bać, musi odważnie ocenić to. Jeżeli by przyszedł student i powiedział, wie pan, panie profesorze, mój tata tutaj jest ważnym mafiozą w tym mieście, więc pan tam uważa na to, jakie pan oceny stawia, no to oczywiście, że dostałby piątkę ze strachu. Ale to by nie znaczyło, że ta praca jest dobra. Tak? I może by dostało same piątki przez całą szkołę, ale dalej byłby taki głupi, jak był na początku. Niczego by się nie nauczył, bo ze strachu akceptowane byłyby jego wypracowania, tak jak nieraz ze strachu akceptowane są decyzje władzy, bo sędziowie się po prostu boją i nie chcą się w tej kwestii wypowiedzieć. Więc jest praworządność pewnym systemem podejmowania decyzji co do naszych najważniejszych rzeczy. Przede wszystkim jest po to, żeby chronić nas przed arbitralnością czyjąś, czyli takim widzimisię, taką decyzją, która jest zupełnie irracjonalna, a wynika na przykład z błędu, nieraz z tego, że podejmują człowiek zły, nieraz z szaleństwa, nieraz z niemożliwości oceny sytuacji, no bo jak mówię, nikt nie jest alfą i omegą, nie jest w stanie znaleźć wszystkich za i przeciw, dlatego ten cały system dochodzenia do pewnych decyzji jest właśnie oparte na tej zasadzie podziału i równowagi władz. I teraz chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, zanim przejdziemy do sesji pytań i odpowiedzi. Mianowicie możecie, no nie wiem, być może się zastanawiacie, dlaczego coraz częściej słyszy się krytykę praworządności. Dlaczego coraz częściej, no właśnie, pojawiają się różne takie pomysły, a może ta praworządność nie jest wcale taka dobra, może ta demokracja nie jest wcale taka dobra, może trzeba coś w tym zakresie zmienić. W wielu państwach na świecie, nie tylko w Polsce, ale i na Węgrzech, i w Turcji, i w Stanach Zjednoczonych pod rządami Donalda Trumpa, bardzo często władza, no właśnie w postaci na przykład prezydenta Trumpa, krytykowała sądy, atakowała sądy, nie tylko u nas, nie tylko na Węgrzech. To się robi jakiś trend. I teraz trzeba się nad nim trochę zastanowić, to znaczy dlaczego tak jest, dlaczego przez wiele lat, bo naprawdę przez wiele lat w Polsce nie było to problemem. Byliśmy zadowoleni jako obywatele, że mamy właśnie niezależne sądy, że one funkcjonują, byliśmy pomni tych doświadczeń też z PRL-u, kiedy tego nie było. I mówi się nieraz, że to nasze państwo po roku 89 było tworzone w takiej traumie posttotalitarnej. Znaczy byliśmy tak nauczeni tego zła, które niesie ze sobą państwo właśnie arbitralne, państwo, które stosuje przemoc wobec obywateli, że zbudowaliśmy bardzo dużo tych właśnie bezpieczników, no ale teraz nagle one wszystkie są wyłączane jeden po drugim. Trybunał Konstytucyjny, sądy, Rzecznik Praw Obywatelskich, co się dzieje? No więc są pewne diagnozy i chciałbym wam o tej diagnozie też powiedzieć, bo ona może wam pokazać i wskazać, jak trzeba jakby bronić praworządności, bo to wcale nie jest prosta rzecz. To wcale nie jest prosta rzecz. Oczywiście najprostszą rzeczą, którą ja zawsze słyszę, kiedy ktoś mówi, jak bronić praworządności, to jest odpowiedź, trzeba edukować. I to jest prawda. No, nasze spotkanie też jest po to, żebyśmy się wzajemnie edukowali. Ale edukacja jest działaniem na umysł i jest ważna. Natomiast prawdopodobnie w tym całym kryzysie chodzi o coś więcej. Chodzi o ludzkie emocje, a ludzkie emocje są bardzo trudne do opanowania, kiedy już się rozbuchają. I o tym chciałbym wam kilka słów powiedzieć. Mianowicie są tacy badacze współczesnych społeczeństw, którzy pokazują, że w każdym społeczeństwie jest grupa mniej więcej około 30% osób, czyli no w Polsce to by było jakieś 13 milionów, gdybyście policzyli, która ma pewne coś, co się nazywa predyspozycją autorytarną. Co to znaczy predyspozycja autorytarna? To nie są jacyś ludzie, którzy są faszystami, którzy po prostu są źli. Nie, nic z tego, są normalni ludzie. Tylko jest jedna rzecz, której oni bardzo nie lubią. I to psychologowie społeczni na to wskazują. Ci ludzie nie lubią różnorodności i konfliktu. Różnorodności i konfliktu. Co to znaczy? To znaczy, że oni chcieliby, żeby było, wiecie, tak cichutko, spokojniutko, żeby ludzie się nie kłócili, żeby nie było sporów wielkich, żeby generalnie ludzie nie byli bardzo różni od siebie. Z czego to wynika? Z różnych kwestii. Nie mamy dzisiaj czasu, żeby o tym dyskutować, natomiast to wynika trochę z wychowania. Jeżeli jesteś wychowany bardzo tak właśnie bez dyskusji, bez konfliktu, jeżeli boisz się trochę świata, no to jesteś mniej na świat otwarty, czyli jesteś mniej otwarty na różnorodność, znaczy nie, mniej podróżujesz, nie masz potrzeby doświadczania nowych rzeczy. Podobają ci się tylko takie piosenki, jakie już kiedyś słyszałeś, lubisz jeść rzeczy, które do tej pory jadłeś, nie lubisz eksperymentować. Tak? Po prostu to jest pewnego rodzaju charakter ludzki. I są tacy badacze, jak na przykład Karen Stenner, która mówi, że współczesny świat może nie zmusza, ale wywołuje coraz częściej taką postawę jakby zmęczenia konfliktem. Kiedy chciałoby się, żeby na przykład ludzie
nie wchodzili w tak bardzo poważne dyskusje, żeby raczej podchodzili do siebie przyjaźnie. Ci ludzie, którzy mają predyspozycję autorytarną, to są ludzie, którzy bardzo źle znoszą kryzysy w szczególności. Erich Fromm w Ucieczce od wolności mówi, że coś takiego nastąpiło właśnie w Republice Weimarskiej, zanim do władzy doszedł Hitler. Niemcy, wielki, dumny naród filozofów i muzyków, tak, był w dole depresyjnym całkowitym. Tak. Przegrali I wojnę światową, traktat wersalski spowodował, że płacili ogromne reparacje, była bieda aż piszczało, tak, była hiperinflacja, jeszcze by przyszedł kryzys roku 29 na całym świecie. No, było naprawdę źle, czyli było źle finansowo, ludzko i też tak godnościowo. Znaczy ludzie się czuli no źle, bardzo źle ze sobą. I to jest taki moment, kiedy chce się, ażeby pojawił się ktoś, kto spowoduje, przywróci spokój. No i pojawił się Hitler, który był, nie wiem, czy o tym wiecie, ale jak się czyta książki historyczne, to okazuje się, że jedną z rzeczy, które najbardziej podobały się ludziom, którzy głosowali na NSDAP, był dynamizm tej partii, która powiedziała, że jakby taki fizyczny wręcz, że oni wezmą się do roboty, uporządkują to wszystko i właśnie ta próba wprowadzenia spokoju i jednolitości. I niestety w niektórych wymiarach to się współcześnie pojawia. Mamy coraz więcej ludzi, zaznaczam też także młodych ludzi, którzy nie lubią konfliktu, którzy chcieliby spokoju. A demokracja i praworządność to jest kakofonia konfliktu. Nie złego konfliktu, ale właśnie dyskusji. Każdy ze sobą dyskutuje, każdy ma inne zdanie. Media nie chwalą, tylko krytykują. Sądy się nie zgadzają z władzą. Co 4 lata są wybory. Jeden mówi, że jest dobry, a że drugi jest zły. Ten mówi, że jest dobry, a tamten jest zły. W pewnym sensie z psychologicznego punktu widzenia tak musi być. No bo jeżeli chcemy podejmować mądre decyzje, no to musimy dopuścić ludzi, którzy wypowiadają różne zdania. Ale właśnie jak mówią badacze, tacy jak Stenner, są ludzie, którzy sobie z tym nie radzą, nie lubią tego. I wtedy, kiedy pojawia się przywódca populistyczny, na przykład taki jak Donald Trump, który mówi, słuchajcie, ja wam ten świat uporządkuję. Nie może być tak, że ludzie sobie wierzą w co chcą. Może lepiej by było, gdyby była jedna wiara. Nie może być tak, że ludzie sobie mówią, co chcą, że obrażają prezydenta albo obrażają wartości, które są dla nas ważne. Nie wolno, wprowadzamy cenzurę, nie będzie można mówić, nie będzie krytyki, nie będzie konfliktu. Taki człowiek mówi, no słuchajcie, źle się stało, że tak otwarliśmy nasze granice, teraz mamy różnorodność rasową, religijną, narodowościową. Nie, tych imigrantów trzeba stąd wyrzucić, żeby było jednolicie. No i wiecie, dla ludzi, którzy są otwarci, którzy kochają różnorodność, którzy kochają życie i lubią je w różnych wymiarach, to jest szokujące. Ale pamiętajcie, że są też ludzie, dla których to jest miód na ich uszy. Są ludzie zmęczeni różnorodnością, bojący się świata. I Karen Stenner mówi bardzo ważną rzecz, że jeżeli jesteście naprawdę tolerancyjni, naprawdę otwarci, to musicie się nauczyć tolerować także ludzi, którzy tolerancyjni nie są. Jest to strasznie trudne. Ale okazuje się, że jeżeli nie będziecie tego robić, czyli jeżeli zaatakujecie takich ludzi i powiecie im, macie być różnorodni, macie to akceptować, bo jak nie, to zobaczycie, to wcale nie poprawicie sytuacji, bo oni takiego ataku się obawiają. Słuchajcie, w Polsce teraz mamy do czynienia na pewno z taką grupą, i są dwie grupy, jest grupa, nieraz się mówi, są dwa plemiona polskie w ogóle, jest jedna grupa, która jest taka właśnie nowoczesna, postępowa, i druga, która jest bardziej konserwatywna i woli spokój, a nie różnorodność. I teraz problem polega na tym, że przywódcy populistyczni podburzają tę grupę przeciwko tej drugiej. Znaczy przedstawiają tę drugą jako zagrożenie. Na przykład mówią, liberałowie, ci, którzy są otwarci na wolność, zniszczą tradycyjną polskie wartości, tradycyjne polskie wartości. Trump mówi, jeżeli będziemy tacy otwarci, to Ameryka nigdy nie będzie wielka, tak jak była kiedyś. Kiedyś to było dobrze, nostalgia, wspominanie przeszłości. Krótko mówiąc, przywódcy populistyczni mówią tej grupie, która nie lubi zmian, nie lubi różnorodności, chce spokoju, mówi tak, uważajcie na tych drugich, bo tamci to robią to i niezłą zadymę. To są awanturnicy, tak? Oni wam nie dadzą spokoju żyć. To jest oczywiście nieprawda, ale to powoduje, każdy populistyczny przywódca dzieli społeczeństwo na pół, bo tylko na tych emocjach może grać. To powoduje, że rzeczywiście ta grupa zaczyna tę drugą obserwować, a nagle ta druga grupa zaczyna rzeczywiście krytykować bardzo ostro tę pierwszą. Jak ostatnie wybory prezydenckie wygrał prezydent Duda, niewielką w sumie liczbą głosów, tam 400 tysięcy, to dla Polski nie jest dużo. Okazało się, że głównym dostarczycielem głosów w tym zakresie było województwo podkarpackie.
No i wtedy w Polsce zaczęły się rozważania takie powszechne, że może w ogóle by odłączyć to województwo podkarpackie, może niech oni sobie jadą na wschód, prawda, i tam coś, jakieś inne państwo tworzą. Był pomysł, żeby bojkotować w ogóle tych ludzi. No to jest jakaś agresja właśnie, o której w pewnym sensie mówią tacy przywódcy i ci ludzie patrzą wtedy na tych niby postępowych, niby tolerancyjnych i mówią, kurczę, to rzeczywiście oni są agresywni w stosunku do nas. Słuchajcie, atmosfera sporu podnosi się w Polsce. Jest mnóstwo bardzo złych emocji, właśnie frustracji, chęci krytyki. To jest w jakimś zakresie zrozumiałe, ale trzeba też zrozumieć, że to jest właśnie dokładnie to, czego chce populistyczny przywódca, który jest przeciwnikiem praworządności. Bo jeżeli jemu się uda przekonać odpowiednią grupę ludzi, że jest zagrożenie, że trzeba się zamknąć na różnorodność, że trzeba się zamknąć na otwartość, na inne doświadczenia, że trzeba ujednolicić, czyli ma być Polska katolicka, biała, tak, heteroseksualna wyłącznie, no bo homoseksualizm też jest różnorodnością, którą dla niektórych ludzi jest trudne do zaakceptowania. Jeżeli ci ludzie uwierzą w to, bo będą widzieli, że właśnie po drugiej stronie są ludzie agresywni, krytykujący ich, bardzo ostro, właśnie agresywnie, no to w pewnym sensie to koło będzie się jeszcze szybciej toczyć, bo to będzie potwierdzenie tego, co mówi ten przywódca. Dlatego walka o praworządność musi być oparta na jednej zasadzie. Tylko spokój może nas uratować. Tak? Tylko spokój może nas uratować. Ja wiem, że to nieraz jest trudne, no bo naprawdę różne rzeczy się dzieją. Profesor Strzembosz mówi, że jemu chce się płakać, jak widzi, że 30 lat budowania praworządności nagle kończy się rozbiórką, no bo tak to trzeba nazwać. Trzeba zachować spokój. Trzeba przede wszystkim emanować dobrą energią, tak? Pokazywać, po co to wszystko jest, mówić o tym, ale jednocześnie nie dać się wkręcić w tę wojnę polsko-polską. Dwóch grup, które właśnie już siebie zaczynają coraz bardziej nienawidzić. To jest też naturalne. Są inne badania, które pokazują, że jeżeli jedna strona atakuje jakąś część was, na przykład jeżeli jesteście katolikiem i ktoś atakuje waszą wiarę, to wtedy stajecie się bardziej jakby katolikiem. Ale tak samo działa to, że jeżeli jesteście homoseksualni i ktoś atakuje waszą homoseksualność, to przede wszystkim stajecie się jak gdyby, to jest ta część waszej tożsamości, która staje się kluczowa. Zobaczcie, jak to działa. To oznacza, że atak powoduje większy rozłam, dlatego że stawiasz na to, co cię odróżnia. Tak? Jeżeli ateista atakuje katolika, tak, albo heteroseksualny atakuje homoseksualnego, to oni się jeszcze bardziej oddalają od siebie, bo każdy cechę odróżniającą wyciąga na swój sztandar. Tymczasem przecież ich łączy bardzo dużo innych rzeczy także. Tak? Religia i seksualność to nie są jedyne rzeczy, które są w ludziach. Tak? Mają ten, być może, nie wiem, słuchają tej samej muzyki, może są wędkarzami, może mieszkają na tym samym osiedlu, może dzieci ich chodzą do tej samej szkoły. Jest mnóstwo rzeczy, które ich wiąże. Ale właśnie populistyczna władza chce grać na różnicach, chce pokazać, że jest rozłam, że jest zagrożenie i że w związku z tym chce podburzyć te emocje. Pamiętajcie o tym. Edukacja w celu ochrony praworządności jest bardzo ważna, ale coraz częściej słyszymy, że też ta kwestia emocji jest ważna. Trzeba być przede wszystkim spokojnym, dobrym, emanującym dobrą energią człowiekiem, który się nie wzburza, który nie atakuje, dlatego że to jest przeciwskuteczne, to prowadzi zupełnie w drugą stronę. Tak nieraz jest. Wydaje mi się, jak głośniej krzykniemy, to nasz argument będzie mocniejszy. Tak to nie działa. To nie jest tak, że im głośniej mówicie, tym wasze argumenty są lepsze. O tym też trzeba pamiętać, kiedy dyskutujecie z tymi, którzy są po drugiej stronie, czy myślą inaczej. Szacunek dla drugiego człowieka, obniżenie poziomu emocji, szukanie tego, co wspólne, a nie tego, co nas różni, to są absolutnie kluczowe rzeczy, a z tym w Polsce jest naprawdę teraz źle. Mówi się, że nigdy właściwie tak nie było. Nawet w czasach PRL-u tak nie było, że na przykład, żeby rodziny były rozbite, w sensie poglądowo, w sensie politycznym, tak, żeby były kłótnie w czasie imienin u cioci, prawda, albo w czasie innych uroczystości. Tak głęboko sięga ten podział. Wydaje mi się, myślę, że mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, jeżeli chcecie mieć w Polsce i w ogóle na świecie praworządność, to musicie dbać o to, żeby nie było czegoś, na czym atak na praworządność jest zbudowany, czyli rozłamu. Czyli najpierw trzeba zasypać rowy, trzeba umieć rozmawiać, trzeba starać się być blisko innych ludzi, czyli szukać wspólnoty i na tym dopiero można budować praworządność. Jeżeli nie zasypiecie tych rowów, to praworządność zawsze będzie się chwiała, dlatego że no ona wtedy właściwie funkcjonuje, kiedy wszyscy rozumiemy, po co jest potrzebna i traktujemy ją jako wartość wspólną. A kiedy jesteśmy podzieleni, kiedy ja mam swoje wartości i ty masz swoje wartości, to praworządność funkcjonować nie będzie. Podsumowując, żeby za długo nie gadać.
Starałem się wam dzisiaj powiedzieć, że praworządność, która jest abstrakcyjną na pozór wartością, z takimi jakimiś instytucjami, procedurami, ona ma tak naprawdę bardzo konkretny cel. Ma ograniczyć arbitralność władzy. Po to, żebyśmy się czuli bezpiecznie, żeby każdy mógł realizować swoje cele, mimo że jesteśmy różni w jednym organizmie, jakim jest społeczeństwo i państwo. W szczególności zrozumieliśmy, dlaczego ta praworządność i obrona przed arbitralnością władzy jest potrzebna po II wojnie światowej, która była ogromnym doświadczeniem, kiedy arbitralność zamienia się w terror, terror zamienia się w śmierć i nic już nie ma sensu. Dlatego stworzyliśmy mnóstwo różnych instytucji, które mają dbać o to, żeby nie było arbitralności, żeby była dyskusja, ucieranie jakichś decyzji, żeby była potrzebna wzajemna zgoda co do kierunku, w którym idziemy. I to przez długi czas działało dosyć dobrze. W ostatnich latach widzimy, że ten proces, ta praworządność jako pomysł na wspólne zarządzanie naszymi kwestiami słabnie. I w tej drugiej części starałem wam się postawić diagnozę, dlaczego tak jest. Świat nam się zmienia, staje się coraz bardziej różnorodny przez globalizację, przez internet, przez to, że ludzie postrzegają zagrożenia ogólnoświatowe jako ich dotyczące. To wszystko powoduje ogrom emocji, obawę przed różnorodnością i nieraz powoduje to, że ludzie zmęczeni konfliktem, różnorodnością, obawiający się o swoją przyszłość, powierzają swoje zaufanie przywódcy autorytarnemu, przywódcy populistycznemu, który mówi: ja skończę z tą różnorodnością. A żeby skończyć z różnorodnością, musi skończyć z praworządnością, bo praworządność jakby opiera się na tej idei różnorodności. Wtedy pojawiają się pomysły dotyczące cenzury, ksenofobii, rasizmu, wrogości na przykład wobec innych orientacji seksualnych. To wszystko zawsze przychodzi w pakiecie, bo no to decyduje o tej różnokolorowości społeczeństwa, tej różnorodności, więc taki przywódca chce to zredukować i często wielu ludzi mu kibicuje, bo oni sobie po prostu z tym nie radzą. I starałem wam się pokazać w ostatniej części, że oprócz takich ważnych działań, które podejmujecie, jakim jest edukacja, zrozumienie tego wszystkiego, myślcie o emocjach też, zwłaszcza tych ludzi, którzy mają problem z demokracją, którzy mają problem z tolerancją. Jak powiedziałem, to nie są źli ludzie, tylko to są ludzie inni. Można sformułować, skonstruować społeczeństwo tak, że oni będą się czuli w nim spokojnie. Żeby to zrobić, my musimy być spokojni, jeżeli jesteśmy zwolennikami praworządności. Musimy spokojnie przedstawiać nasze racje. Musimy szukać tego, co wspólne. Nie okopywać się na swoich pozycjach i nie dzielić społeczeństwa, bo podzielone społeczeństwo pada bardzo szybko łupem właśnie takiego populistycznego, autorytarnego przywódcy, który podkręca strach przed różnorodnością i dzięki temu dostaje później mandat, żeby tę różnorodność zlikwidować. To tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o ten tak zwany wykład. Jeżeli chcecie porozmawiać o tej kwestii, o tych kwestiach, o których mówiłem, czy jakichkolwiek innych, myślę, że teraz jest dobry moment, żeby to zrobić. Bardzo panu profesorowi dziękujemy i jeśli tylko są pytania, to byśmy chcieli do nich przejść i w kwestii pytań to tylko szybko powiem poprzez podniesienie ręki czy napisanie na czacie będziemy i poproszę najpierw pytanie Paweł, widzę, że to zgłaszasz. Tak, moje pytanie trochę z kosmosu, mianowicie kiedy już uda się ludzkości skolonizować jakąś planetę, dajmy na to Marsa, to jaki tam będzie system prawny w ogóle? Wie pan co, to nie jest pytanie, na które ja mogę w pełni, że tak powiem, mojej wiedzy odpowiedzieć, ponieważ nie znam się na prawie kosmicznym, a jest taki dział prawa. Tak? Istnieje coś takiego jak prawo kosmiczne, które dotyczy między innymi własności w przestrzeni kosmicznej. Na ile wiem, ale tak jak mówię, ja nie jestem żadnym specjalistą w tym zakresie, istnieją konwencje międzynarodowe, które wskazują, że na tę chwilę nie ma możliwości na przykład, nie wiem, kupienia sobie działki na Marsie albo kupienia sobie działki na Księżycu i w tym sensie takim własności, jak to jest u nas. A najczęściej w historii było tak, że prawo decydowania o tym, jakie prawo obowiązuje na danym terenie, było związane z tym, kto jest właścicielem tego terenu. Ale tak jak mówię, być może ta kwestia w jakimś sensie się zmieniła, bo ja nie śledzę tego. Prawo jest tak skomplikowanym obszarem, że nie jestem w stanie tego powiedzieć. Wydaje mi się, że jeżeli Mars zostanie skolonizowany w przyszłości, to będzie trzeba to w jakimś sensie zmienić. I tutaj są dwie możliwości. Albo będzie tam po prostu obowiązywało prawo, które obowiązuje
na ziemi, tak, w tym sensie na przykład prawo międzynarodowe, te wszystkie konwencje niejako zostaną tam rozszerzone i będzie trzeba podjąć jakąś decyzję, jakie prawo ma rządzić ludźmi, którzy tam funkcjonują, prawda? No na przykład prawo karne najczęściej jest prawem krajowym, no więc jeżeli Elon Musk dokona tej kolonizacji, no być może wybierze prawo amerykańskie na przykład, które musi tam rządzić. Myślę, że to będzie trochę podobna sytuacja, z jaką mieliśmy do czynienia w wieku XV czy XVI, kiedy mieliśmy jakby kolonizację, nie wiem, Ameryki Południowej czy Ameryki Północnej, gdzie też to był teren nowy, no i ten, kto zatykał flagę i go przejmował, no to nadawał prawo tej ziemi. Tyle tylko, że wtedy nie było tak rozwiniętego prawa międzynarodowego. Więc tu jest wiele różnych możliwości. Tak jak mówię, moim zdaniem to będzie tak, że na początku prawdopodobnie będzie próba takiego przeflancowania regulacji ziemskich, a po jakimś czasie, wie pan, to się może, tak jak się było w historii Ziemi naszej, kolonizacja kończyła się często wojną i sporami, tak? I kto wygrywał, ten później nadawał prawo. Niewykluczone, że tak będzie na Marsie, tak? Albo gdziekolwiek indziej. Nowy teren budzi nowe emocje, każdy chce mieć jak największe prawo do tego. Może być różnie, ale to nie jest też tak, że nie mamy tu żadnego doświadczenia. Wydaje mi się, że po prostu będziemy się wzorowali na jakichś wcześniejszych rozwiązaniach. Dziękujemy i poproszę Wiktoria Gierlik, twoje pytanie. Kto jeszcze? Ja też jeszcze. To po kolei będziemy... To ja pierwszy tylko zadam takie pytanie. Przepraszam, bo Wiktoria Gierlik się pierwsza tu widzę i Bartosz zgłaszałem, to gdybyśmy po prostu po kolei z pytaniami. Tak? Czyli kto teraz zadaje? Wiktoria. Proszę. Wspominał pan o społeczeństwie, w którym zarówno powiedzmy ci ludzie kolorowi, ci ludzie tolerancyjni, jak i ci nietolerancyjni czuliby się dobrze, w którym chcieliby żyć i jakby według pana miało takie społeczeństwo wyglądać, jak panu się wydaje, jak takie może szczęśliwe społeczeństwo wyglądałoby? Czy w ogóle osiągnięcie takiego społeczeństwa jest możliwe? To jest oczywiście strasznie trudne pytanie. Ja nie mam wizji bardzo konkretnej tego, jak to społeczeństwo ma wyglądać, tylko bardziej chodzi mi o zrozumienie pewnego procesu, który może prowadzić do społeczeństwa bardzo złego, bardzo podzielonego i takiego, którego na pewno byśmy nie chcieli mieć. Chodzi mi o to, że istnieje takie przekonanie, że jeżeli ktoś jest nietolerancyjny, to trzeba go nauczyć tolerancji. Jeżeli ktoś ma problem z demokracją, to trzeba go przymusić do demokracji. I ja to w pewnym sensie rozumiem, ale to niestety powoduje, że on może stać się jeszcze bardziej nietolerancyjny i jeszcze bardziej antydemokratyczny i jeszcze bardziej zaufać komuś, kto obiecuje mu inny świat. Więc ten świat moim zdaniem obecnie, który to społeczeństwo, o które pani pyta, takie idealne, no to moim zdaniem jest przede wszystkim społeczeństwo, które jest wychowywane w szacunku wzajemnym dla drugiego człowieka. To jest absolutnie kluczowa sprawa, ponieważ niestety w ostatnich latach jest bardzo dużo dehumanizacji, takiego przygotowania do ataku, przedstawiania się jako ofiarę kogoś innego. Tak? To są pewne takie procesy psychologiczne, które są bardzo złe. Więc ja bym chciał, żeby to, jeżeli możemy tak mówić, idealne społeczeństwo, to było takie społeczeństwo, w którym my rozumiemy, że ten wzajemny szacunek, taki konwencjonalny wręcz, tak, nieobrażanie siebie jest tak kluczowy, bo od niego zaczyna się w ogóle jakiekolwiek porozumienie, że ja wiem, że ten drugi człowiek nie jest moim wrogiem, tylko po prostu no, jest kimś, z kim ja powinienem wspólnie funkcjonować. Takie społeczeństwo, i to też wynika z tych badań, powinno mieć coś, co się nazywa rytuałami wspólnotowymi. To znaczy, na przykład w Stanach Zjednoczonych wiecie, kiedyś takim rytuałem wspólnotowym była religia. Ona przez wiele wieków pełniła taką funkcję spajającą. Współcześnie świat idzie w taką stronę, że to już jest niemożliwe. Po pierwsze jest wieloreligijność, po drugie religia traci na znaczeniu. Dlatego mówi się, że muszą powstać jakby świeckie rytuały, które pozwalają ludziom czuć się wspólnie. Mamy takie rytuały bardzo proste, no, nie wiem, sport na przykład, narodowe reprezentacje to są pewne świeckie rytuały, gdzie my, jak kiedyś na wojnie ludzie, prawda, wspierali swoich żołnierzy, teraz się wspiera swoich piłkarzy. Ale na przykład są też bardziej takie rytuały związane z prawem. W Stanach Zjednoczonych konstytucja jest świętą księgą. Patriotyzm konstytucyjny, wierność konstytucji, przysięganie na konstytucję, to są pewne takie rytuały, które pozwalają nam społeczeństwu amerykańskiemu, które jest bardzo przecież różnorodne w każdym sensie, tak? I narodowościowym, i rasowym, i tak dalej, mieć coś, co je łączy.
Dlatego ważne jest, żeby społeczeństwo coś takiego miało. Tak? Więc ważne jest na przykład pamiętanie o tradycji, także nie odcinanie się od niej, zrozumienie, że są pewne coś, co moglibyśmy nazwać świętościami, rzeczy, które wspólnie szanujemy, do których możemy się odwołać. Nasz język wspólny jest też taką instytucją. To społeczeństwo musi dbać o to, żeby ludzi więcej łączyło niż ich dzieli. A to jest bardzo trudno we współczesnym świecie, bo jest mnóstwo podziałów na różnych poziomach i to jest w dużej mierze zadanie także państwa. To znaczy ja zawsze apeluję do wszystkich, do których mówię, nie ufajcie politykom, którzy dzielą ludzi. Nie ufajcie. Ufajcie politykom, którzy próbują jednoczyć, którzy pokazują, że jest więcej w nas wspólnoty. Jak jakikolwiek polityk mówi, że są źli i dobrzy, uciekajcie jak tylko możecie. Tak? Bo to jest wstęp do niszczenia najpierw solidarności w społeczeństwie, a później do niszczenia jego instytucji. Musimy zrobić ten wysiłek, żeby ta wspólnota była możliwa. Więc przepraszam, to nie jest bardzo nie jest bardzo precyzyjne, ale to są pewne kierunki, w których musimy iść. Tak? Jeżeli to społeczeństwo musi być oparte na wspólnocie, zbudowanej wokół czegoś. I są różne możliwości, czym może być to coś, ale coś musimy znaleźć, wytworzyć, o czymś sobie przypomnieć, co nas łączy. To jest właściwa droga, moim zdaniem. Dziękuję. I Bartosz, widzę, też się zgłasza, to byłoby się ma pytanie. Tak, ja już z kolei bardziej konkretnie jestem absolwentem drugiego liceum, aktualnie studentem prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Bardziej technicznie chciałem podejść do sprawy tutaj praworządności, dlatego że wśród naszego środowiska dyskutujemy bardzo, jak można by było sanować rozwiązania prawne, powiedzmy sobie, reformy, które zostały wprowadzone przez dzisiejszą władzę polityczną i też Trybunał Konstytucyjny, wiele różnych instytucji. I po prostu zastanawiamy się, czy lekarstwem na uzdrowienie praworządności będzie dookreślenie konstytucji, a może zaostrzenie źródeł prawa, wprowadzenie ustaw organicznych tutaj dotyczących czy to Trybunału Konstytucyjnego, Sądownictwa Powszechnego, czy teraz ustawy o Rzeczniku Obywatelskim, bo no właśnie, gdzie tutaj znaleźć jakiś balans, kiedy mamy taki problem społeczno-polityczny w społeczeństwie tak mocno rozedrganym, gdzie debata polityczna, debata publiczna zeszła po prostu strasznie na psy, no i to trzeba powiedzieć. I też z perspektywy młodego adepta prawa, którzy my się strasznie niepokoimy tym, w jakim kraju my będziemy funkcjonować, wobec jakich problemów przyjdzie nam w przyszłości pracować i co w przyszłości no właśnie nam z tego przyjdzie. Czy właśnie ograniczanie władzy, jednocześnie też ograniczanie w pewien sposób może działania państwa, no bo tutaj parzymy między innymi skuteczność, elastyczność różnych rozwiązań kierowanych przez władzę i poszczególne władze, czy to sądownictwo, legislaturę, czy władzę ustawodawczą. No i właśnie to ograniczanie. Co według Pana? Jasne. No ja rozumiem te poszukiwania, bo oczywiście wszyscy prawnicy się nad tym zastanawiają. I jeżeli chodzi o, bo wydaje mi się, że tak naprawdę można by było odpowiedź moją podzielić na Pana pytanie na dwie części. Jak sanować to, co było, czy jak uzdrowić to, co było złe, co się zdarzyło złe, jak powrócić jak gdyby do, powiedzmy, do punktu zero, tak? No powiedzmy, że spadliśmy do minus pięciu i teraz jak powrócić do punktu zero, żeby było znowu normalnie, a potem jeszcze jak pójść na plus 5, to znaczy, żeby było lepiej i to się nigdy nie powtórzyło, czyli jak sobie poradzić z przeszłością i jak zbudować przyszłość, możemy powiedzieć prawnie. I teraz, jeżeli chodzi o uzdrowienie, naprawienie państwa prawa, to myśmy, ponieważ ja pracuję, współpracuję z Fundacją Batorego, w Fundacji Batorego w styczniu 2019 roku zorganizowaliśmy taką dużą konferencję pod tym tytułem jak naprawić państwo prawa, czy jak uzdrowić państwo prawa. I po tej konferencji opublikowaliśmy taką dosyć grubą książkę, która pokazywała pomysły, bardzo techniczne, konkretne pomysły prawne na uzdrowienie Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego i Prokuratury. Każdy z nas od
odpowiedział tam za jeden rozdział i tam, no nie będę teraz o tych wszystkich rozwiązaniach mówił, ale mogę tylko powiedzieć, że w przypadku Trybunału Konstytucyjnego uznaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem poradzenia sobie z przeszłością będzie zmiana przepisów dotyczących postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tak żeby sędziami dyscyplinarnymi mogli być też sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i wtedy, żeby rozszerzyła nam się grupa ludzi, która będzie oceniała to, co się zdarzyło przez ostatnie lata, ale na przykład stwierdziliśmy, że jakby unieważnienie wyroków Trybunału Konstytucyjnego, mimo że są wadliwe, byłoby zbyt ryzykowne. No ale też nie ma teraz za bardzo czasu, żeby o tym mówić. W innych organizacjach, czy tam przy KRS-ie, przy powołanych sędziach nielegalnie, zaproponowaliśmy jakby taką rewizję tych powołań, to znaczy, że ci sędziowie muszą się poddać ponownie ocenie już takiej niezależnej Krajowej Radzie Sądownictwa, więc w tej książce, która zresztą jest dostępna zupełnie za darmo na stronie Fundacji Batorego, jeżeli pan jest zainteresowany, to proszę sobie po prostu tam wejść, ona jest w PDF-ie, można sobie ją ściągnąć i zobaczyć, jakie są konkretne techniczne pomysły dla każdej z tych instytucji. Natomiast co zrobić, żeby to się już nigdy nie powtórzyło? Bo ja pracuję jako prawnik no już ponad 20 lat, także jako praktyk. I muszę powiedzieć, że ja już przez... Znaczy moje najmocniejsze przekonanie jest takie, że tekst, papier, zmiana przepisu, to jest niewiele i to zawsze może przegrać z siłą, z mieczem i z ogniem. Konstytucja jest, jeżeli konstytucja jest tylko tekstem, no to jest papierem, który przegra z rewolucją, przegra z przemocą. To, co się w Polsce zdarzyło, zdarzyło się nie dlatego, że konstytucja była zła, że system źródeł prawa został niewłaściwie określony. Jest bardzo precyzyjnie określony. Jest bardzo precyzyjnie określony. I to, że obecnie nowym źródłem prawa stała się konferencja pana premiera telewizyjna, to nie jest wina konstytucji. Tak jak nie jest winą kodeksu karnego to, że ludzie zabijają albo kradną. To nie jest wina kodeksu karnego, że ludzie go łamią. To jest wina tego, że ludzie łamią po prostu. Więc nasza konstytucja wymaga pewnych zmian, ale one nie są absolutnie kluczowe. No, na przykład możemy zastanawiać się nad tym, czy nie uregulować kwestii prokuratury, która tam nie jest uregulowana właściwie. Czy na przykład nie doprowadzić do, nie zwiększyć proporcji głosów, które są potrzebne do powołania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. No ale proszę zobaczcie, co się dzieje z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Tutaj mamy powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich właśnie takie rozłożone na głosy. Musi Sejm i Senat się zgodzić. I co się okazuje? Mimo że Konstytucja przewidziała to, że właśnie trzeba tutaj zachować bezstronność, wybrać człowieka, który jest godny zaufania dużej części społeczeństwa, i tak to rozmontowano, tak? No bo jeżeli ma się takie możliwości, jak teraz są właśnie posłuszne Trybunał Konstytucyjny, to można to zrobić. Nie papier nas ochroni, czyli nie ta konstytucja na papierze, tylko konstytucja w nas. Jeżeli ludzie będą dawali poparcie polityczne dla kogoś, kto chce zniszczyć konstytucję, to zawsze ją zniszczy, jakakolwiek ona nie była. Będzie dwa razy dłuższa, tak samo ją zniszczy. Naprawdę, uwierzcie mi, to nie papier nas obroni, tylko ta konstytucja, która jest w nas. Więc ja dlatego tak dużo mówię nie o dokumencie, tylko o przekonaniach, o zrozumieniu, o wychowaniu i o emocjach, bo tylko wtedy praworządność i konstytucja będzie bezpieczna, jeżeli nikt się nie waży podnieść na nią ręki. A polityk, który będzie czuł wsparcie swoich wyborców i oni pozwolą mu podnieść rękę na konstytucję, zniszczy każdą. W ogóle nie ulega to żadnej wątpliwości, bo żaden papier nie przeciwstawi się mieczowi. Więc my musimy bardziej dbać o to, żeby nie było, żeby taki polityk nie miał szansy. No ale też nie na takiej zasadzie, że wsadzimy takich polityków do więzienia, tylko na tym, żeby nie było poparcia dla takich postaw. Więc rozliczenie tego, co się stało, musi pokazać przede wszystkim zło, które miało miejsce. Tak? Nieuczciwość, pokazanie tego, że po prostu tak się nie da funkcjonować w społeczeństwie. Tragedie ludzkie, które się z tego wszystkiego wzięły, po to, żeby wstrząsnąć społeczeństwem i żeby to społeczeństwo zrozumiało, że po prostu tak nie można. Więc to jest trudniejsze. Wie pan, gdyby można było zabezpieczyć demokrację czy praworządność zmianą w konstytucji, to by byłoby nawet jeszcze dosyć łatwe, bo to jest dosyć łatwe. Ale zmienić jakby psychologiczne przyzwyczajenia ludzi, spowodować, żeby oni nie popierali autokratów, żeby nie popierali populistów, to jest zadanie. Tak? To jest zadanie bardzo trudne, a niestety, jeżeli tego nie zrobimy, to żaden papier tutaj nas nie ochroni, obawiam się. Także zachęcam do tej książki, która jest bardzo technicznym takim materiałem prawniczym, który pokazuje różne metody, propozycje zmian. No i do takiej refleksji, no właśnie, co więcej oprócz zmiany dokumentu można zrobić, bo mnie się wydaje, że to jest po prostu za mało. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy i poproszę o pytanie pana Włodzimierza Dolerczaka, który też się zgłaszał.
Dziękuję bardzo. Panie profesorze, bardzo wiele osób mądrych, takich jak pan, czy Michał Wawrykiewicz z Wolnych Sądów, czy z prokuratorów z Lex Super Omnia, walczy o przywrócenie praworządności, ale walczy o to poza Sejmem. A tak naprawdę przeciwstawić się możemy temu tylko ustawami. I w moim przekonaniu jest w tej chwili sytuacja taka, że być może są przed nami jeszcze jedne wybory, w których będzie można dokonać tej odwrotu od tej sytuacji i zapobiec jej domknięciu. I w tym momencie, jeżeli tego nie zrobimy, to może się okazać, że później już ani edukacja, ani opracowywanie rozwiązań niczego nam nie da, bo będziemy w takim stadium, jakim jest Białoruś, gdzie żadne tego typu działania już nie mają żadnej mocy sprawczej. I teraz w związku z tym, że zmienić sytuację można tylko w Sejmie i tylko ustawami, jest pytanie, które między innymi też prosił, żebym zadał panu senator Wadim Tyszkiewicz, bo dzisiaj z nim rozmawiałem. On, tak. On chciał dzisiaj uczestniczyć w tym spotkaniu, ale akurat ma wizytę lekarską, a jest bardzo dużym zwolennikiem tych działań młodzieży, które tutaj dzisiaj zainicjowały to spotkanie. Dlaczego ludzie tacy mądrzy jak pan trzymają się z daleka od polityki? Ja nawet nie chcę, dla mnie to jest pytanie retoryczne, bo ja odpowiedź znam. Politycy splugawili i politykę, i partie polityczne, i wiele innych pojęć do tego stopnia, że wszyscy mądrzy i szlachetni ludzie na słowo polityka starają się uciec jak najdalej. Ale to sprawia, że do władzy dochodzą ludzie o bardzo często wątpliwych kwalifikacjach moralnych czy intelektualnych i oni niestety urządzają nam życie. Ta scena jest zabetonowana. I jeżeli my, i dla mnie kluczem jest zmiana modelu dostępu obywateli do polityki i do władzy. I jeżeli chcemy rzeczywiście uratować ten kraj, to powinniśmy przede wszystkim zainwestować w młodzież i przygotować tę młodzież do roli w społeczeństwie, ale na tyle aktywnej, żeby oni też byli odpowiedzialni nie tylko za działania prospołeczne czy edukacyjne, ale również za to, że trzeba wejść do tego Sejmu, uzyskać to poparcie odpowiednimi programami i tam dokonywać zmian, które są jedynie skuteczne. I teraz moje pytanie, bo to jest taki temat w dyskusji, ja tutaj nie oczekuję żadnych odpowiedzi, ale moja propozycja jest taka, że ponieważ taka inicjatywa się pojawiła ze strony Young Europe Association, czy wy jako młodzi ludzie nie odczuwacie potrzeby, żeby pójść w tym kierunku, a my z kolei jako ludzie dorośli powinniśmy wam w tym pomóc, na przykład tworząc coś takiego jak taką społeczną Akademię Kultury i Sztuki Politycznej, która będzie tych ludzi uczyła właśnie przyszłych ról społecznych. Jeżeli ta młodzież odpowiednio przygotowana wejdzie w życie, to możemy być o Polskę spokojni. Jeżeli nie, to będzie, to może nas spotkać los bardzo przykry, taki jaki jest na Białorusi. I ja w związku z tym mam też pytanie do pana profesora, czy pan byłby gotów się zaangażować w tego typu działania i pracę z młodzieżą, bo ja tutaj Iwadim Tyszkiewicz jest zainteresowany i profesor Wawrzyniec-Konarski. Chodziło o to, żeby grupa ludzi mądrych pomogła tej młodzieży na zdobycie takiej pozycji, że oni sami będą w stanie wziąć losy kraju w swoje ręce. Można by zacząć od spotkania z przedstawicielami młodzieży i przedstawicielami tej elity intelektualnej kraju, na przykład w Senacie. Wadim Tyszkiewicz mógłby zorganizować takie spotkanie i tam się zastanowić nad kierunkami i modelem pracy, który mógłby nas doprowadzić do takiego efektu. To jest moje pytanie i jednocześnie pytanie do młodzieży, jak oni to widzą, czy oni rzeczywiście chcą w to pójść, bo to, że mówicie o praworządności, to oznacza, że jest to temat dla was ważny. Ale problem polega na tym, że samo mówienie o tym nie wystarczy. Trzeba się zastanowić, jak tę praworządność odzyskać i jak tę praworządność obronić. Dziękuję bardzo. No to może ja najpierw odpowiem, a później myślę, także państwo, zachęcam do tego, żeby państwo zabrali głos w tej sprawie. Po pierwsze tak, wydaje mi się, że idea oczywiście jest bardzo, bardzo, bardzo sensowna i bardzo ją serdecznie popieram. Każda refleksja i każda próba zastanowienia się nad tym, jak ma wyglądać państwo i włączenie jak najszerszej grupy ludzi do myślenia o tym jest godna poparcia.
Ja oczywiście staram się wiele rzeczy robić, nastawiając się właśnie na edukację, na tłumaczenie tych kwestii. Ponieważ z panem Wadimem, panem senatorem się znamy także, nie osobiście, ale tak publicznie, więc ostatnio nawet też rozmawialiśmy dosyć długo na temat tego, w jakim kierunku to wszystko pójdzie. Więc z całą pewnością ja jestem do państwa dyspozycji, jeżeli będzie potrzeba, żeby wziąć udział w takim przedsięwzięciu, to ja się oczywiście chętnie zaangażuję. Co do wejścia do polityki, no jak sam pan powiedział, no po prostu każdy z nas musi wybrać jakąś swoją rolę, prawda? Wydaje mi się, że oprócz polityków są potrzebni też ludzie, którzy pełnią taką rolę jak ja, to znaczy takich, kiedyś ta rola nazywała się rolą publicznego intelektualisty, czyli kogoś, kto nie myśli tylko w zaciszu swojego gabinetu, tylko stara się te myśli przelewać i dzielić się z innymi. Ja staram się to robić. Wydaje mi się, że to też jest potrzebne. Polityka to nie chodzi tylko, że to polityka jest błotem, powiedzmy, bo rzeczywiście jest takim nieraz moralnym błotem. Trzeba iść na kompromisy, trzeba się zachować nieraz irracjonalnie, to jest trudne nieraz do przyjęcia, ale polityka jest też stronnicza w sposób naturalny. Tak? Trzeba wziąć jakąś stronę. Potrzebni są także ludzie, którzy starają się nie brać żadnej z tych stron, czyli tylko patrzeć na to z góry i trochę pomagać innym także się w tym wszystkim zorientować. Wejście do polityki po którejkolwiek ze stron bardzo często obniża bardzo mocno autorytet osób, które się wypowiadają publicznie. Nawet moje wystąpienia w obronie konstytucji w ostatnich 6 latach spowodowały, że ludzie myślą, że ja jestem politykiem, że ja jestem antypisowy, mimo że ja krytykowałem rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u na przykład za OFE i pisałem listy dotyczące tego, że to jest absolutnie niekonstytucyjne. Ale tak już jest, że lubimy sobie świat ułożyć w sposób czarno-biały. Moim zdaniem przed tym też trzeba trochę uciekać, bo jak damy się zapuszkować właśnie w stronniczość, no to wtedy tracimy w ogóle szansę na to, żeby rozmawiać z całym społeczeństwem. To też jest jakiś podział. Także z mojej strony jest całkowite wsparcie dla tej idei i jednocześnie twierdzenie, że polityka jest jedną z form oczywiście działania, taką najbardziej skuteczną, ma pan rację, taką, która może zmienić świat, ale są także inne, no i nie wszyscy się nadają po prostu do polityki. Ale myślę, że ważne jest to, żeby się wypowiedzieli też, żeby powiedziały się też inne osoby dotyczące tego, na ile ten pomysł jest sensowny z waszego punktu widzenia. Dziękujemy bardzo i co do tej idei przytoczonej i wniesionej na spotkaniu, my jesteśmy chętni się angażować, jest to oczywiście kwestia otwarta, ale teraz chciałabym jeszcze się skupić na pytaniach, które mamy dotyczące wykładu pana profesora i pytanie od pani Kasi Sokulskiej, która się zgłasza. Dzień dobry panie profesorze, to ogromny zaszczyt uczestniczyć w tym wykładzie. Jest pan naprawdę wybitnym autorytetem, specjalistą. Ja akurat reprezentuję środowisko sędziowskie, sędziów Sądu Powszechnego w Poznaniu i chciałabym powiedzieć najpierw, że rzeczywiście te podziały i rozłamy są dostrzegalne niemal w każdej grupie zawodowej. W obrębie mojego środowiska widzę olbrzymi podział wśród kolegów i koleżanek. To jest bardzo smutny wniosek, że do takiej sytuacji doszło. Przyczyn jest wiele tego stanu rzeczy i chciałabym zapytać, jakie jest zdanie pana profesora na temat roli sędziów sądów powszechnych w walce o praworządność? Czy tutaj powinniśmy przyjąć postawę bierną, skupić się na orzekaniu zgodnie z sumieniem, zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją, czy też w obliczu aktualnych wydarzeń jednak społeczeństwo ma prawo oczekiwać od sędziów jakichś gestów bardziej spektakularnych, jakiejś formy protestu, ponieważ zawsze baliśmy się tego, abyśmy nie byli posądzani o jakąś polityczność, o stronniczość. Ale czy w takiej sytuacji, do której doszliśmy, czy jednak jako sędziowie powinniśmy w jakiś bardziej widoczny sposób zabierać głos wobec tego, co się dzieje w dzisiejszej rzeczywistości? I po drugie, jednak wracając do pytania pana Bartosza, czy pan profesor widzi wyjście z tego kryzysu? Czy my mamy szansę jako kraj przezwyciężyć kryzys praworządności i wrócić jednak do czasów, w których to bezpieczeństwo poczucia prawa powróci? Czy jest nadzieja zdaniem pana profesora, czy nie? Jeśli tak, w perspektywie ewentualnie ilu lat? Jeśli mogę prosić o diagnozę. Może zacznę od tej ostatniej kwestii. Dziękuję bardzo za te pytania w ogóle. Ja jestem optymistą, proszę Państwa. Ja muszę powiedzieć, że ja myślałem, że będzie dużo gorzej. Mówię zupełnie otwarcie. Znaczy myślałem, że w Polsce, wczoraj miałem takie spotkanie, o tym dużo mówiłem, myślałem, że w Polsce będziemy mieli
scenariusze węgierski z całkowitym przejęciem i zduszeniem wszelkich tych przejawów różnorodności. W pewnym momencie myślałem, kto wie, czy to nie będzie scenariusz turecki jeszcze bardziej drastyczny. Na szczęście ani do jednego, ani do drugiego nie doszło i to wiele czynników o tym zdecydowało. Między innymi postawa sędziów. Ja jestem bardzo zbudowany tą postawą. Silnym kręgosłupem moralnym, odwagą, zwłaszcza odwagą tych liderów środowiska sędziowskiego, takich jak pan sędzia Żurek, pani sędzia Morawiec, Igor Tuleja, Paweł Juszczyszyn i inni ludzie, bo to jest zawsze tak, że w tych liderów uderza władza autorytarna. Jak oni się złamią, no to wtedy wszystko się wali, bo strach jest zaraźliwy i odwaga jest zaraźliwa. Jak oni są odważni, to zarażają tą odwagą innych. I wydaje mi się, że tutaj absolutnie moje zdanie jest takie, że środowisko sędziowskie w Polsce stanęło na wysokości zadania. I ja nie mam takiego poczucia, że sędziowie powinni przystąpić do jakiejś kontrofensywy teraz albo zmienić jakoś drastycznie swoje postępowanie. Państwo robią bardzo dużo, moim zdaniem, rzeczy. Wasze stowarzyszenia działają aktywnie, jesteście aktywni w Polsce i na poziomie Unii Europejskiej. Sędziowie wtedy, kiedy trzeba, pokazują siłę charakteru w sprawach politycznych, bo przecież są takie. To jest dla mnie zawsze budujące, jak właśnie w sprawach, o których ostatnio słyszeliśmy, które ewidentnie były atakami politycznymi. Mówię tutaj na przykład o sprawie pana mecenasa Giertycha, gdzie sąd stanął na wysokości zadania i jasno powiedział prokuraturze, jak sprawa wygląda, prawda? Tam, gdzie właśnie sędziowie mimo nacisków wydają orzeczenia wskazujące, że nie wiem, sędzia Tuleja czy sędzia Juszczyszyn mają prawo pracować i wykonać swoje... To jest bardzo ważne, bo to oznacza, że duch nie umarł, prawda? I to jest kluczowe. Natomiast ja bym chciał jeszcze się odnieść do tego, co moim zdaniem możecie zrobić, co wcale nie jest związane z konfliktem ani z protestem. Być może pani tego nie wie, ale zanim ja zacząłem bronić sędziów, to ja sędziów dosyć mocno krytykowałem. W latach 2005-2010 ja opublikowałem, oczywiście naukowo, publikowałem takie serię takich raportów dotyczących akurat sądów administracyjnych, bo nimi się zajmowałem, pokazujących to, że sędziowie są za bardzo urzędnikami, a za mało obrońcą jednostki przeciwko państwu, że są strasznie formalistyczni. Robiłem takie badania dotyczące poziomu formalizmu. To nie jest tylko problem w Polsce, on jest problemem w Polsce, w całej tej części postkomunistycznej Europy. Jednocześnie, ponieważ jestem prawnikiem, praktykiem od 20 lat, ja wiem i myślę, że pani też wie, że sędziowie nieraz potrafią być nieprzyjemni, tak? Nieraz traktują ludzi jak petentów. I jest jedna taka rzecz, o której trzeba sobie jasno powiedzieć. Ten atak na sędziów, ten atak na praworządność nie udałby się tak łatwo, gdyby oni wszyscy byli święci, tak? I gdyby nigdy nikt się nie zdenerwował, że został potraktowany, przepraszam za słowo, z buta, że został potraktowany właśnie jak petent i tak dalej. Wydaje mi się, i to jest naprawdę bardzo ważne, że wszyscy prawnicy, ale w szczególności sędziowie, naprawdę muszą zrozumieć, że ludzie, którzy przychodzą do sądu, boją się. Boją się, prawnika boją, a już sędziego to już cał. Boją się tego sądu, się czują jak w procesie Kawki, prawda? Dla państwa to jest codzienność, to jest wasze miejsce pracy. A tutaj przychodzi jakiś, to tak jak do szpitala, no trafiamy na szczęście tylko, nie wiem, daj Boże, parę razy w życiu, ale zawsze jest to jakaś trauma, nowe miejsce, nie wiadomo jak się zachować. Jeżeli tam będzie przyjazny człowiek, który zrozumie, tak, to, który mimo, ja wiem, że macie ogromną ilość pracy i tak dalej, ale każe się jako człowiek też tej drugiej osobie, to wtedy ten wymiar sprawiedliwości taki abstrakcyjny będzie postrzegany przez twarz konkretnego człowieka i przez uprzejmość konkretnego człowieka, konkretnego sędziego. Natomiast jeżeli ktoś tam doświadczy, ten obywatel doświadczy właśnie strachu, niepewności, jeszcze ktoś go tam okrzyczy z jakiegoś powodu, to on nigdy nie stanie w obronie takiego wymiaru sprawiedliwości, bo znowu go będzie kojarzył z konkretnym zachowaniem sędziego. Więc oprócz tych działań takich publicznych, moim zdaniem tutaj nie ma wiele do poprawienia. To robicie bardzo dobrze. Jest ogromna praca u podstaw dotycząca tego, żeby ludzie wiedzieli, że sędzia, tak jak z policją trochę, tak? Jeżeli ludzie się boją policji, to znaczy, że jest nie tak w kraju, tak? W dojrzałych demokracjach policjant jest pierwszą osobą, do której się podchodzi, prosząc, żeby poprosić o pomoc. U nas, zwłaszcza po tym, co się ostatnio dzieje, to pewnie różnie, prawda? To jest też pewien sygnał zaufania do państwa. Budowanie zaufania do państwa przez budowanie zaufania do siebie jako do osoby, tak? Bycie mądrym, bycie empatycznym, bycie otwartym, także inteligentnym emocjonalnie. To są bardzo ważne rzeczy. I ja w ogóle muszę pani powiedzieć, że jak to się skończy wszystko i wróci, mam nadzieję, normalność, to w ogóle pierwsza rzecz, jaką ja zrobię,
to po prostu napiszę ogromną, taką dużą rzecz dotyczącą właśnie tylko tego, relacji międzyludzkich w sądzie, bo to jest naprawdę coś niezwykle, niezwykle istotne. Panie profesorze, jeżeli mogłabym ad vocem tutaj do tego się wypowiedzieć, chcę powiedzieć, że jako sędzia wykonujący też ten zawód od ponad 15 lat, mam bardzo krytyczne spostrzeżenia co do mojej grupy zawodowej i uważam, że wizerunkowo mamy ogromną pracę do wykonania. Ja słyszę wiele sygnałów krytycznych od moich znajomych, adwokatów, radców, że sędzia skandalicznie zachowuje się na sali, że krzyczy, tak, że podnosi głos, że się spóźnia, że nie przeprasza za opóźnienie i myślę, że my, ja i wielu moich kolegów jesteśmy bardzo otwarci na tę krytykę konstruktywną. I myślę, że takie debaty, spotkania, wymiana zdań, próba naprawienia moralnie też tutaj zachowań sędziów na sali, no byłaby niezbędna i ja i wielu kolegów jesteśmy na to otwarci, tylko szkoda, że faktyczna reforma wymiaru sprawiedliwości, to co się nazywa reformą wymiaru sprawiedliwości w tej chwili, w ogóle się tym nie zajmuje. My jako sędziowie wykonujący też ten zawód mielibyśmy bardzo wiele cennych uwag do powiedzenia, do przekazania, do przedyskutowania. Także jak najbardziej chylę czoło, wizerunkowo nasza grupa zawodowa ma bardzo wiele do poprawy. Staram się zawsze pilnować punktualności, przepraszam pełnomocników za opóźnienia. Nieraz muszę powiedzieć nieskromnie, usłyszałam od stron podziękowania za to, że mogło się wypowiedzieć w sposób swobodny i nieograniczony na sali. Także wiem, jak ważne jest to dla ludzi i gdyby były robione jakieś badania, czy pan profesor miałby jakieś pomysły, jak moglibyśmy współpracować w tym temacie, to naprawdę zapewniam, że wielu z moich kolegów, koleżanek jest otwartych na tego typu dyskusje. To poprawi zaufanie obywateli do sądów jak najbardziej. To jest absolutnie kluczowe. To bardzo się cieszę, że mamy tutaj zrozumienie. Ja jestem w kontakcie z Justicją między innymi, czy z Temis, czyli ze stowarzyszeniami sędziowskimi. Prezesem naszego stowarzyszenia, bo ja należę do Justicji również. Tak, więc z całą pewnością to poprawianie, czy reformowanie prawdziwe, bo rzeczywiście to, co się dzieje teraz, to jest moim zdaniem po prostu tylko wymiana personalna, jakby ważna dla tej władzy. Prawdziwa reforma musi mieć te dwa wymiary, zarówno proceduralny, instytucjonalny, jak taki czysto ludzki, w tym sensie, że myślę, że tutaj mamy pełne zrozumienie. Prawnik, sędzia jest twarzą swojego zawodu i jeżeli ktoś później sędziów nie lubi albo wręcz nienawidzi, to niestety może być tak, że gdzieś się zraził. Ważne jest to, żeby to zmienić. Cieszę się, że mamy zrozumienie. Tak, i na pewno jesteśmy chętni do współpracy i do poprawy, jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. I jeszcze mamy tutaj pytanie na czacie od Małgorzaty. Ja przeczytam na głos. Jak można rozmawiać o praworządności z osobami, które nie przyjmują argumentów, a ich wiedza jest tylko pobieżna? Trzeba, myślę sobie, zadać pytanie, dlaczego nie przyjmują argumentów. Bo to nie znaczy, że w ogóle nie przyjmują argumentów. One od kogoś przyjmują argumenty, a od kogoś innego nie przyjmują. Tak jest zawsze. To nie jest tak, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy nigdy od nikogo nie przyjmują żadnych argumentów. To jest kwestia zaufania w dużej mierze. Oni kogoś słuchają, ci ludzie, jakieś gazety czytają, jakąś telewizję oglądają i jej ufają, tej gazecie ufają, tym ludziom ufają. Natomiast jeżeli ktoś od nas nie przyjmuje argumentów, to znaczy, że nam nie ufa. No i to jest problem w dużej mierze, który dotyczy nas. Także to o tym starałem się mówić. Co zrobić, żeby ludzie chcieli z nami rozmawiać? Ja w ogóle zauważam taką zmianę, na przykład za moich czasów, przepraszam, że mówię jak już okropny boomer, ale tak było, że można było czytać coś albo poznawać jakąś myśl i nie wiedzieć, kto za nią stoi. Obecnie, kiedy na przykład ja rozmawiam z moim synem, to jak chcę mu coś pokazać, żeby coś przeczytał, to on mówi, ale kto to napisał? Chcę wiedzieć, kim jest ten człowiek, który za tym stoi. To tak jakby ktoś, kto swoją osobą daje gwarancję, że to, co powie, jest ważne. Więc moje doświadczenie jest takie, że przede wszystkim trzeba się skupić na tym, żeby być taką osobą dla tych, z którymi się rozmawia. I to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne. Żeby to zrobić, trzeba im pokazać między innymi, że się nie jest stronniczym. Na przykład, że się ich rozumie. Tak? Że się ich rozumie. Ja pamiętam, byłem kiedyś w strasznym miejscu, w Telewizji Polskiej w czasie programu Studio Polska. To jest taki program, może go nie oglądacie, ale to jest taki program, który według mnie jest po prostu seansem nienawiści. Tam są ludzie, którzy są naprawdę skrzywdzeni przez życie, których życie doświadczyło i prowadzący próbują ich podburzyć i skierować ich w gniew przeciwko komuś. I ja tam siedziałem jak w klatce z lwami po prostu i był taki człowiek, który tam na mnie krzyczał, że ja właśnie popieram kastę i tak dalej, i tak dalej. I ja wtedy
no nie wiedziałem za bardzo, co zrobić, ale wstałem i podszedłem do niego i wręcz tak stanąłem blisko, złapałem go tak trochę jakby pod ramię i zacząłem z nim rozmawiać. I on się zmienił. On nagle zrozumiał, że ja niekoniecznie może jestem jakimś mordercą czy jakimś tutaj, prawda, katem, który chce mu zniszczyć kraj i nie wiadomo, co z nim zrobić, tylko że myślę, że dostrzegł też w tym geście chęć zrozumienia rozmowy i potem jeszcze gadaliśmy po tym programie, już nie było tego tak dużego problemu. Słuchajcie, to są naprawdę czysto ludzkie sprawy. Jeżeli ktoś was kwalifikuje jako swojego przeciwnika, to nie przyjmie od was argumentów, po prostu, dlatego że chce zachować swoją tożsamość. Musicie najpierw zmienić waszą relację ludzką, żeby móc wejść w relację intelektualną. A to nie jest takie łatwe. To po prostu nie jest takie łatwe. Więc tak jak mówię, jeżeli ktoś nie przyjmuje od was argumentów i też jego wiedza jest powierzchowna, to z całą pewnością nie możecie po prostu nakrzyczeć na niego, że nie przyjmuje argumentów i że jego wiedza jest powierzchowna. Musicie najpierw być do niego w takiej relacji, żeby on chciał was posłuchać. Nawet jeżeli nie przyjmie wszystkich argumentów, żeby chciał was posłuchać. Najlepszym sposobem wtedy jest znalezienie czegoś takiego, co się nazywa miejscem wspólnym. Tak? Czyli pokazanie, że jest między nami coś, co nas łączy. Na przykład, nie wiem, mamy jakoś wspólne doświadczenie historyczne, albo mieszkaliśmy w tym samym mieście, albo chodziliśmy do podobnej szkoły, albo właśnie kibicujemy tej samej drużynie. To zmienia wszystko, uwierzcie mi. Nagle z przeciwnika stajecie się kimś, kto może być kandydatem na kogoś, kto jest po mojej stronie. I ta zmiana pozycji otwiera zupełnie inne opcje. Nagle się okazuje, że ten człowiek przyjmuje jakieś argumenty, nieraz się okazuje, że jego wiedza wcale nie jest taka powierzchowna. Ale to jest ten problem. Nie traktujcie problemu komunikacyjnego jako problemu intelektualnego. Traktujcie go jako emocjonalny problem. Po prostu ktoś wam nie ufa i dlatego nie przyjmuje argumentów. Więc zanim, zamiast mówić mądrzej, zamiast mówić głośniej, zamiast mówić więcej, sprawdźcie, żeby wam zaufał. To jest nieraz trudniejsze, ale nie ma innej drogi po prostu. Dziękujemy. I pytanie jeszcze się zgłaszała Julia Żakowska, więc też poprosimy o twoje pytanie. Ja mam pytanie do pana profesora odnośnie edukacji właśnie o praworządności i o prawie młodzieży. Czy taka właśnie bez żadnych tematów tabu, ani żadnych takiej autocenzury, czy to powinno być obowiązkiem szkoły, państwa, czy właśnie wyłącznie organizacji pozarządowych? Wie pani, ja bardzo bym chciał, żeby szkoła kształtowała umiejętność dyskusji, żeby szkoła uczyła, jak się buntować mądrze. No ale znam też warunki, tak jakie one są, bo też chodziłem do szkoły. Tak? Szkoła nie zawsze jest dobrym miejscem, żeby nauczyć dyskusji, otwartości, krytyki. No, trzeba trafić naprawdę na bardzo mądrych nauczycieli, którzy rozumieją, że umiejętność zbuntowania się jest tak samo ważna jak posłuszeństwo, a może ważniejsza. W historii świata pewnie więcej zła zostało spowodowane przez posłuszeństwo niż przez umiejętność sprzeciwu, buntu. Szkoła niestety za mało wychowuje do krytyki, do niezgadzania się. No, Gombrowicz to świetnie pokazuje, prawda? No, Słowacki wielkim poetą był i wszyscy musimy się zgodzić, nawet jeżeli wydaje nam się, że nie był, prawda? Nie wszystkie szkoły są takie, ale niestety tak jest. No, tak to wygląda. Krótko mówiąc, byłoby świetnie, gdyby szkoła potrafiła to robić. Gdyby większy nacisk kładła właśnie na różnorodność, na krytykę, na bunt, na niezgadzanie się, mądre, sensowne, a nie agresywne. Natomiast wydaje się, że bez pomocy innych organizacji, które są mniej związane, czy to programem, czy pewną tradycją, czy pewną strukturą taką instytucjonalną, tego się nie da zrobić. Więc na pewno działanie organizacji pozarządowych, ale we współpracy ze szkołą, tak? Takich organizacji, które przychodzą do szkoły, które organizują symulacje rozpraw sądowych w szkole na przykład, prawda? Gdzie możecie zamienić się w adwokatów i prokuratorów, żeby wejść w dyskusję, które organizują debaty oksfordzkie, gdzie jedna strona dostaje zadanie obrony pewnej tezy, druga ma ją atakować i pilnuje się, żeby to było robione kulturalnie. Także sytuacje, w których nauczyciele są szkoleni, ażeby nie krytykować za sprzeciw, tylko go chwalić, tak? Bo to jest esencja demokracji, esencja praworządności, żeby byli ludzie, którzy mają odwagę się sprzeciwić i powiedzieć, nie masz racji, musisz to zrobić inaczej. To jest sens. Jak wszyscy się zgadzamy, no to jest początek końca. To są bardzo ważne rzeczy. Myślę, że to jest po prostu potrzebna współpraca między szkołą. Jest na pewno potrzebna jakaś reforma tego sposobu uczenia, podchodzenia do przekazywania wiedzy, ale współpraca między różnego rodzaju organizacjami a szkołą może tutaj dać moim zdaniem bardzo dobre efekty.
Dziękujemy. W międzyczasie jeszcze jedno pytanie od Bartosza. Ja tylko chciałem właśnie się odnieść do tego. No właśnie, ale stoimy w sytuacji, w której no niestety widzę taki nieszczęsny zabieg, który się odbywa w polskiej oświacie, to znaczy tak mocno artykułujemy ustawowe, też konstytucyjne przepisy na temat prawa rodziców do wychowania dziecka, że w moim odczuciu dochodzimy do takiego kuriozum, że dziecko staje się marionetką, własnością rodzica, z całym szacunkiem do rodziców i tego, jak wychowują dzieci, ale właśnie boję się, że idziemy w tym kierunku, że szkoła ma być tylko i wyłącznie miejscem przekazywania wiedzy teoretycznej, braku jakiejkolwiek debaty, jakiejkolwiek dyskusji, no dlatego, że to się z różnych względów po prostu jest niewygodne, czy to też dla samych rodziców, którzy kiedy uczeń przychodzi do domu i wyraża swoje zdanie, boi się, że rodzic też się z nim nie zgodzi albo nie wejdzie z nim w dyskusję, konstruktywną dyskusję. No i właśnie widzę właśnie taki odzew w środowisku oświatowym i to jest też taki mrożący efekt. Co z tym zrobić? Wie pan, no, pełna zgoda. Znaczy, to ja, tak jak mówię, no ja mieszkam w Polsce i wiem, jak wygląda szkoła i wydaje mi się, że nawet bardzo dobrze wiem, jak wygląda szkoła z tradycją, która jest w stanie, czy która próbuje złamać młodego człowieka, który się nie daje na szczęście. Myślę, że to jest trochę podobna sytuacja jak sytuacja z sędziami. Nie ma tutaj jakiegoś takiego cudownego eliksiru, który nagle wylany na polskie szkoły zmieni je w bardzo otwarte, uczące krytycznego myślenia instytucje bardzo nowoczesne. Jest po prostu potrzebna praca nas wszystkich. Praca polegająca na tym, żebyśmy najpierw sobie uświadomili, że to jest problem. Bo proszę mi wierzyć, to jest w ogóle początek. Ja myślę, że nie ma w ogóle świadomości, że wychowanie umiejącego się zbuntować człowieka, krytycznego człowieka, jest w ogóle podstawą demokracji. To wie pan, połączenie tych dwóch kwestii wcale nie jest takie oczywiste. Nieraz się wydaje właśnie, że jest przeciwnie, że lepiej, żeby ten człowiek był posłuszny. Tak, bo wtedy będzie lepszym obywatelem. Więc sama taka świadomość, że potrzebujemy krytycznych, umiejących krytycznie spojrzeć na rzeczywistość ludzi, takich, którzy potrafią wejść w kulturalny, ale ostry spór, jest kluczowa dla funkcjonowania demokracji. I myślę, że to jest początkiem do pracy u podstaw. Znaczy, ja mam takie przekonanie i staram się to promować poprzez spotkania, pisanie różnych rzeczy, publikacje. Jeżeli pan ma takie przekonania, powinien pan robić to samo. Powinniśmy wymagać od polityków, którzy będą przygotowywali nowe programy nauczania, żeby tam nie było tylko uczenia patriotyzmu śmierci i poświęcenia, tylko żeby tam uczono patriotyzmu przyszłości, patriotyzmu wiary w naukę i tego typu rzeczy. No to jest sprawa do zrobienia. No po prostu każda trudna rzecz wymaga po prostu wszechstronnego podejścia na różnych poziomach. Nie ma żadnych niestety dróg na skróty. No mówię to ze smutkiem, bo chciałbym, żeby były, ale nie ma. Tak jak sędziowie muszą codziennie pracować na to, żeby mieć szacunek u obywateli, którzy do nich przychodzą, tak my musimy pracować codziennie nad tym, żeby wizja uczenia do buntu, uczenia do krytyki, do mądrej dyskusji stała się powszechna, a nie niszowa. No po prostu tak musimy robić i ja staram się to robić i zachęcam was wszystkich, żeby to robić. Przepraszam państwa, ale miałem awarię baterii, dopiero teraz ją opanowałem, także nie słyszałem dyskusji po moim pytaniu, ale Julia mi przekaże wszystko. Ja rozumiem, że mamy nagrane to także, więc będzie możliwość, żeby tego posłuchać. Tak, technicznie wszystko jest zorganizowane i widzę na ten moment, że więcej pytań nie ma. Ja jeszcze osobiście chciałabym również pana profesora o jedną kwestię zapytać, mianowicie czy pana profesora zdaniem jakieś szczególne aspekty praworządności dotyczą konkretnie młodzieży, biorąc pod uwagę fakt, że nasze prawa są ograniczone przez niepełnoletność? To jest dobre pytanie oczywiście. Ja nie wiem, czy są jakieś takie specjalne zagadnienia praworządności, które na przykład są ważne dla młodych ludzi, a nie są ważne dla starszych ludzi. Wydaje mi się, że one są uniwersalne co do zasady. Może jedną taką wartością, tak sobie myślę,
No jest wolność po prostu, jest wolność, tak? No bo to niestety tak jest, że jak człowiek staje się starszy, to widzi coraz więcej ograniczeń dla swojej wolności, różnych, w każdym wymiarze życia. Zawsze mi się wydawało, że młodość wiąże się z wolnością. No i teraz to się też troszeczkę zmieniło, bo mamy co najmniej dwa rodzaje wolności. Jest wolność od przymusu. I to jest oczywiste, że musimy ją mieć, żeby mieć przestrzeń, w której realizować siebie, ale też jest wolność do, czyli właśnie jakiś pomysł na siebie, jakaś idea, którą chce się realizować. I z tym już jest współcześnie gorzej. Rewolucja informacyjna związana z internetem, mnogość opcji powoduje, że wielu młodych ludzi według znowu badań nie wie, co wybrać, bo opcji jest zbyt dużo. I to, że mają wolność, wcale to ich nie pociesza. To trochę tak, jak mówił Artur w Tangu Mrożka, jeżeli wszystko jest możliwe, to nic właściwie nie jest możliwe. Jeżeli jest tak wiele opcji, to nie znaczy wcale, że jesteśmy wolni. Więc wolność rozumiana w tych dwóch wymiarach, jako wolność od przymusu, czyli prawo do decydowania o sobie, ale jednocześnie wolność do, jako pewien zestaw wartości, które się realizuje. Wydaje mi się, że to są takie dwa aspekty, które są ważne dla praworządności, które także dla was są ważne. Ale znowu, taka wolność, kiedy nawet o niej mówię, ona jest strasznie abstrakcyjna. Wydaje mi się, że na tym etapie ja na przykład wyciągam z rozmów z moim synem. On mnie uczy też tego, że wy inaczej patrzycie na świat, na przykład w kategoriach właśnie podziałów albo wspólnoty. Wydaje mi się, z tych rozmów to ja wnioskuję, że wy macie jakiś szczególny taki dar do tego, żeby jednak czuć się wspólnotą. To jest coś, o czym Michał mi bardzo często mówi, że jego zdaniem młodzi ludzie mają potrzebę przynależności. Na przykład dlatego też przez jakiś czas, a nawet są często apolityczni, to znaczy uważają, że polityka jest obszarem bardzo głębokiego sporu, gdzie się bardzo szybko polaryzują ludzie i właśnie są z jednej grupy lub z drugiej, a to rozbija wspólnotę. Jeżeli jest tak, a wierzę w to, że tak jest, że poczucie wspólnoty jest ważne dla praworządności, to być może wy możecie właśnie nas też czegoś nauczyć w tym zakresie. Znaczy, co robić, żeby jednak czuć, że się jest na przykład jednym pokoleniem, że się ma jakieś wspólne doświadczenie, że się chce coś, że coś wspólnego jest dla was ważne i że te podziały, które często idą przez społeczeństwo starszych, są tak naprawdę nieistotne. Tak? Być może są nieistotne. No ileż można żyć podziałem na postkomunistów i opozycjonistów. Tak? 30 lat temu to się skończyło, a tutaj ci wasi rodzice i dziadkowie ciągle tym żyją. To dla was chyba już jest nieistotne. Tak? Chcecie budować, mam wrażenie, nowe społeczeństwo, które jest już zbudowane na innych trochę podstawach. Być może to, być może poczucie wspólnoty i szukanie pewnego tego, co bardziej ludzi łączy niż to, co dzieli, to jest jakiś taki kierunek, którym możecie wypracować, żeby nie pogłębiać tych podziałów, które są w waszym środowisku, tylko raczej, żeby szukać tego, co wspólne i żeby nas trochę też tego uczyć. Ja przynajmniej od mojego syna się uczę tego. To jest akurat moje bardzo, bardzo ważne doświadczenie rozmów z nim. Bardzo dziękujemy za wyjaśnienie tych kwestii i widzę, że na ten moment nie ma więcej pytań, więc chyba wszystkie kwestie wyczerpane. Dziękujemy za udzielenie tak licznych, szczegółowych odpowiedzi, jak i za całe to spotkanie dzisiejsze, pełne wiedzę. Dobrze, dziękuję wam też bardzo. Bardzo się cieszę, że uczniowie z liceum podejmują takie działania, bo to się rzadko zdarza, żeby takie odpowiedzialne kwestie tak odpowiedzialnie podchodzić do rzeczywistości. Naprawdę bardzo wam gratuluję tego, że tego typu działalność podejmujecie. No i mam nadzieję, że było to dla was przydatne i że będziecie działać dalej i życzę wam dużo siły w tym działaniu. Bardzo panu profesorowi dziękuję, był to dla nas naprawdę wielki zaszczyt móc mieć dzisiaj tę prelekcję i cieszę się, że tyle osób, ile nas tutaj się znajduje, jest chętnych walczyć o tę praworządność. To bardzo pozytywne. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Dziękujemy bardzo, do widzenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia.